Szanowni Państwo, prosiłbym o zajmowanie miejsc. Basia jest tam. Basia jest? Jest. Tylko gdzieś. Jest, dobra. Dzień dobry, Szanowni Państwo. Witam obecnych na dzisiejszej sesji Rady Miasta Kalisza, Państwa Radnych, Pana Wiceprezydenta, Naczelników Wydziałów i Pracowników Urzędu Miasta, Dyrektorów Jednostek Organizacyjnych Miasta, Przedstawicieli Kaliskich Mediów, a także goszczących na dzisiejszej sesji studentów Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Witam serdecznie wraz z opiekunem. Witam serdecznie wszystkich Państwa obecnych na sali noszącej imię prezydenta Ignacego Adama Bujnickiego. Proszę Państwa radnych o potwierdzenie obecności poprzez naciśnięcie na tabletach przycisku kworum. Dziękuję. Na podstawie artykułu 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym otwieram 45. sesję Rady Miasta Kalisza. Stwierdzam, że uczestniczy w niej 22 radnych, co stanowi kworum, przy którym można obradować i podejmować uchwały. Na sekretarza obrad proponuję wiceprzewodniczącego Eskana Darwicha. Szanowni Państwo, również ze względu na to, że mam pewne problemy zdrowotne, co zapewne słychać w moim głosie, w pewnym momencie prowadzenie sesji przejmie pan wiceprzewodniczący Mirosław Gabrysiak. Ja pozostanę na sali, ale żeby nieco oszczędzić mój głos, będę prosił pana wiceprzewodniczącego. Mam nadzieję, że się zgodzi. Myślę, że się zgodzi. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przechodzimy do propozycji zmian porządku obrad. Otrzymaliście Państwo 7 dni przed sesją projekty uchwał przygotowane na 45. sesję wraz z porządkiem obrad, w którym jest 9 projektów uchwał. Po przekazaniu materiałów sesyjnych do Kancelarii Rady Miasta wpłynęły kolejne projekty uchwał. W związku z tym proponuję rozszerzenie porządku obrad, wprowadzenie w punkcie 5 numeracji rzymskiej, podjęcie uchwał w sprawie dodatkowych punktów numeracji arabskiej. 10. Projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta nr 34/503/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu Samorządowego Zakładu Budżetowego na 2021 rok, przekazanego Państwu 20 października. 11. Projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana na Prezydenta Miasta Kalisza, przekazanego 25 października. 12. Projektu uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadów komunalnych z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przekazanego 26 października i 13. Projektu uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kalisza, przekazanego w dniu wczorajszym. 21 października do Kancelarii Rady Miasta wpłynęła autopoprawka do projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta nr 34/503/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu
Samorządowego Zakładu Budżetowego na 2021 rok. 25 października wpłynęła autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok oraz autopoprawka w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla miasta Kalisza na lata 2021-2043. Natomiast w dniu dzisiejszym wpłynęła autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części, w których wykonano zielony dach lub posiadających zieloną fasadę. Autopoprawka numer 2 do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok oraz autopoprawka numer 2 do projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla miasta Kalisza na lata 2021-2043. Ponadto w dniu wczorajszym wpłynęło pismo prezydenta miasta Kalisza z prośbą o zdjęcie z porządku obrad dzisiejszej sesji projektu uchwały w sprawie przyznawania corocznych nagród za wyróżniającą postawę w działaniach ratowniczych prowadzonych w ramach ochrony przeciwpożarowej, które otrzymaliście Państwo do wiadomości. Proszę zatem Państwa o zdjęcie z porządku obrad punktu 3 arabskiego znajdującego się w punkcie 5 rzymskim projektu uchwały w sprawie przyznania corocznych nagród za wyróżniającą postawę w działaniach ratowniczych prowadzonych w ramach ochrony przeciwpożarowej. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie przycisku.22 głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję. Teraz proszę Państwa o rozszerzenie porządku obrad o punkt 10 arabski znajdujący się w punkcie 5 rzymskim projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta nr 34/503/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu Samorządowego Zakładu Budżetowego na 2021 rok. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie przycisku. 22 głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję. Proszę Państwa o rozszerzenie porządku obrad o punkt 11 arabski znajdujący się w punkcie 5 rzymskim projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana na prezydenta miasta Kalisza. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę nacisnąć przycisk. 22 głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję. Proszę Państwa o rozszerzenie porządku obrad o punkt 12 arabski znajdujący się w punkcie 5 rzymskim projekt uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadów komunalnych z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie przycisku. 22 głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję. Proszę Państwa o rozszerzenie porządku obrad o punkt 13 arabski znajdujący się w punkcie 5 rzymskim projekt uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kalisza. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie przycisku. 22 głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję bardzo. Czy mają Państwo inne propozycje bądź uwagi do porządku obrad? Jeżeli nie, stwierdzam przyjęcie zmian w porządku obrad. W punkcie 5 rzymskim zdjęcie punktu 3 arabskiego oraz wprowadzenie dodatkowych punktów. Proszę też o naniesienie zmian w materiałach sesyjnych w punkcie 5 rzymskim, czyli wykreślenie punktu 3 oraz dopisanie po punkcie 9 arabskim punktów od 10 do 13. Przechodzimy do realizacji porządku obrad. Punkt 3 rzymski. Przyjęcie protokołów z 43 i 44 sesji Rady Miasta Kalisza. Czy mają Państwo uwagi do protokołów z 43 i 44 sesji wyłożonych do wglądu w Kancelarii Rady Miasta? Jeżeli nie, stwierdzam przyjęcie protokołów. Punkt 4 rzymski. Sprawozdanie prezydenta z wykonania uchwał Rady oraz działań i przedsięwzięć w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie prezydenta miasta z wykonania uchwał Rady oraz działań i przedsięwzięć w okresie międzysesyjnym otrzymaliście Państwo w wersji elektronicznej w dniu wczorajszym. Czy Pan Prezydent chciałby zabrać głos? Dziękuję. Przystępujemy do kolejnego punktu, punktu 5 rzymskiego, podjęcie uchwał w sprawie. Pierwszy rzymski, ustanowienia roku 2022 w Kaliszu rokiem Marii Konopnickiej, strony 1-2 materiałów sesyjnych.
23 maja 2022 roku przypada 180. rocznica urodzin Marii Konopnickiej, jednej z najwybitniejszych postaci w historii literatury polskiej. Pragnąc uhonorować twórczynię, która dzieciństwo i lata wczesnej młodości spędziła w Kaliszu, Rada Miasta Kalisza przychyliła się do wniosku Stowarzyszenia imienia Haliny Sutarzewicz, aby w rodzinnym mieście, jak nazwała Kalisz Maria Konopnicka, rok 2022 zadedykować tej wybitnej postaci. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje, Komisja Edukacji, Kultury i Sportu oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie przycisku. Dwadzieścia dwa głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Punkt drugi. Nadania nazw drogom na terenie miasta Kalisza, strony 3-7 materiałów sesyjnych. Z inicjatywą nadania nazw drogom wystąpiły dwie właścicielki gruntów położonych między ulicą Torową i ulicą Piwonicką. Po analizie zgromadzonych materiałów oraz w związku z wydzieleniem dróg publicznych, jak i nowych działek budowlanych wynikających z realizacji zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kmieca i Torowa, prezydent miasta Kalisza uznał wniosek za zasadny i przystąpił do czynności nadania nazw trzem drogom publicznym. Nazwy ulica Diamentowa, ulica Szmaragdowa oraz ulica Rubinowa zaproponowała Rada Osiedla Zagorzynek. Wymienione propozycje oraz projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie przycisku. Dwadzieścia dwa głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Ponieważ wykreśliliśmy punkt trzeci, przechodzę do punktu czwartego. Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej, strony 10-11 materiałów sesyjnych. Zgodnie z ustawą o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej wojewoda realizuje wypłaty wynagrodzeń osobom wchodzącym w skład powiatowych komisji lekarskich, a także zleca podmiotom leczniczym przeprowadzenie na potrzeby powiatowych komisji lekarskich badań specjalistycznych, w tym badań psychologicznych oraz obserwacji szpitalnej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej. Wojewoda Wielkopolski występuje z inicjatywą upoważnienia prezydenta miasta Kalisza do realizacji wypłat wynagrodzeń osobom wchodzącym w skład powiatowej komisji lekarskiej nr 1 w Kaliszu, a także do zawierania i podpisywania umów z podmiotami leczniczymi na prowadzenie badań lekarskich osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej dla potrzeb powiatowej komisji lekarskiej nr 1 w Kaliszu. A to wymaga podpisania odpowiedniego porozumienia. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie przycisku. Dwadzieścia dwa głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Przechodzimy do punktu piątego. Uchwała w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez prezydenta miasta Kalisza, strony 12-13. Uchwała określa ogólne zasady wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach z udziałem miasta Kalisza, zarówno w formie wkładów pieniężnych, jak i niepieniężnych. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących m.in. określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta. Natomiast do zadań wójta, tudzież burmistrza lub prezydenta, należy w szczególności gospodarowanie mieniem komunalnym. Podstawowe regulacje dotyczące udziałów i akcji w spółkach samorządowych zawarte są w przepisach ustawy o gospodarce komunalnej. W związku z jej zmianą konieczne stało się dostosowanie zapisów uchwały do aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Projekt uchwały szeroko omówiły i pozytywnie zaopiniowały komisje merytoryczne, Komisja Rozwoju Mienia Miasta i Integracji Europejskiej oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Pan radny Dariusz Godziński, proszę.
Dziękuję serdecznie. Chcielibyśmy Was z kolegami ponowić nasz wniosek formalny z komisji merytorycznych. Jeżeli tutaj panie z kancelarii dysponują kopiuj wklej, to może być on tak samo sformułowany. Ja go wysłowię. Chodzi o to, żeby... Aha, okej. Okay. No to ja go wypowiem. Chodzi o to, żeby w paragrafie pierwszym ustęp trzeci, w paragrafie drugim ustęp drugi i w paragrafie trzecim ustęp drugi zwrot 30 dni zastąpić zwrotem 45 dni. Dziękuję serdecznie. Koniec wniosku formalnego. Dziękuję bardzo. Ja zapytam się, ile to poprawka. Ogłaszam 5-minutową przerwę.
Szanowni Państwo, proszę Państwa o zajmowanie miejsc. Proszę Państwa radnych o zajmowanie miejsc. Szanowni Państwo, przed wznowieniem obrad proszę o potwierdzenie obecności poprzez naciśnięcie przycisku kworum. Proszę o naciśnięcie przycisku kworum. Widzę, że na sali są niektórzy radni, którzy jeszcze nie potwierdzili. O, dziękuję bardzo. Czyli jest nas 22. Szanowni Państwo, przypominam, że przed tą krótką przerwą techniczną pan Dariusz Grodziński zgłosił wniosek formalny, który w chwili obecnej będziemy głosować. Wniosek formalny radnego Dariusza Grodzińskiego dotyczący zmiany zapisów w paragrafie 1, punkt 3, paragrafie 2, punkt 2. Oraz w paragrafie 3 punkt 2 projektu uchwały w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez prezydenta miasta Kalisza. Wydłużenie terminu z 30 dni na 45 dni. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie przycisku. Dziewięć głosów za, 13 przeciw. Dziękuję. Wniosek nie przeszedł. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie przycisku. Dziewiętnaście głosów za, 3 przeciw. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Przechodzimy do punktu 6. Rozumiem, to tutaj na głos powiem, że pan Dariusz Grodziński zadeklarował, że pomylił się w trakcie głosowania i chciał głosować przeciw. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 6. Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, strony 14-15. Rozumiem, że to w tym punkcie pani radna zgłasza się tym, który teraz... Dobrze, to za chwileczkę. Niniejszą uchwałą określono wysokość stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2022 roku. W przedkładanym projekcie uchwały stawki podatku podwyższono o 3,6% w porównaniu do roku bieżącego z wyłączeniem stawki przewidzianej dla budynków pozostałych oraz stawki podatku od nieruchomości niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji. Brak wzrostu stawki przewidzianej dla budynków pozostałych jest podyktowany m.in. faktem, że podobne funkcje spełniają części budynków mieszkalnych, które są opodatkowane znacznie niższą stawką. Po uwzględnieniu obecnie proponowanych zmian stawki są niższe od stawek maksymalnych określonych w obwieszczeniu ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z wyjątkiem stawki od gruntów określonych w paragrafie 1 punkt 1 litera D uchwały. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje. Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej, Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej oraz Komisja Budżetu i Finansów. Natomiast Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Kalisza nie wypracowała pozytywnej opinii dotyczącej przedmiotowego projektu uchwały. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Pani radna Barbara Oliwiecka, proszę. Panowie Prezydenci, Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, Szanowni Goście. Faktem jest, że wiele samorządów podnosi podatek od nieruchomości. My to wiemy, o tym mówiliśmy na komisjach. Niektóre samorządy, Szanowni Państwo, nawet rezygnują na przykład z dopłat do darmowej komunikacji dla młodzieży. Po co to robią? Po to, żeby ratować budżety, bo brakuje im lub wiedzą, że będzie im brakować na bieżące wydatki. I to musi tutaj wybrzmieć, Szanowni Państwo, bo to jest efekt polityki rządu Prawa i Sprawiedliwości. Zmiany w podatku dochodowym, które osłabiają fundusze samorządu, Polski Ład, w którym pieniądze będą tylko dla wybranych samorządów, a de facto większość straci.
My wiemy odnośnie Polskiego Ładu, że w tym tygodniu posłowie Prawa i Sprawiedliwości objechali region z tablicami, wręczali je włodarzom 50 milionów dla Kalisza. Ale szanowni państwo, musimy wiedzieć, że Związek Miast Polski prowadził wyliczenia, ile samorządy stracą na Polskim Ładzie. Kalisz właśnie straciłby około 50 milionów. Czyli de facto można powiedzieć, że jest to zwrot pieniędzy, a nie dodatkowe fundusze przekazane do samorządom. Zwrot z takim naznaczeniem, że już to właśnie rząd ma decydować, na co te pieniądze pójdą, a nie będą to dochody własne samorządu. Sytuacja, szanowni państwo, staje się jeszcze bardziej poważna, kiedy ujmiemy ją w kontekście ciągłych podwyżek. Podwyżki opału, co w efekcie przekłada się oczywiście na koszty energii, prądu, w stosunku do ubiegłego roku wzrosły o 80%, tak się szacuje. Ciągły wzrost kosztów pracy, paliwa. To wszystko sprawia, że nasze firmy lokalne, bo na nich się skupiamy, są obciążane. Może to podatek od nieruchomości, może to jest tylko 3,6%. Ale szanowni państwo, to jest kolejny procent, który obciąża budżety firm. Firm, w których często pracujemy, małe biznesy również. My musimy dbać o to, żeby te nasze firmy były konkurencyjne, a w tej chwili już nawet one walczą o to, żeby były opłacalne. Chcieliśmy wprowadzić uchwałę dotyczącą zwolnień od podatku od nieruchomości dla tych firm, które inwestują w odnawialne źródła energii. I tu byłoby miejsce do pewnego kompromisu, dlatego że to firmy by decydowały, czy inwestują w rzecz, która jest społecznie dla nas wszystkich opłacalna, czy płacą ten zwiększony podatek. Niestety ta nasza propozycja uchwały nie przeszła. Dlatego rozumiejąc, panie prezydencie, naprawdę tą, zdaje się, pogarszającą sytuację samorządów, jeżeli chodzi o fundusze własne, my dzisiaj jako Klub Polska 2050 głosujemy przeciwko podwyżkom od nieruchomości. Z takim zaznaczeniem, że wiemy, że w Kaliszu te podwyżki w porównaniu do innych gmin nie są znaczne. Mimo wszystko głosujemy przeciw. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pozwalam sobie udzielić samemu głosu. Szanowni państwo, panie prezydencie, szanowni państwo radni, ja odniosę się tylko do części z wypowiedzi pani radnej. Chciałbym podkreślić tutaj dwie sprawy. Po pierwsze, kwestia związana z nazewnictwem. Chciałbym zaznaczyć, że nie ma takiego państwa jak Prawo i Sprawiedliwość. Jeżeli mówimy o rządzie, to mówimy o rządzie Rzeczypospolitej Polskiej. To po pierwsze. A po drugie, jeżeli chodzi o sprawy związane z wyliczeniami Związku Miast Polskich i pokryciem tych strat, które wynikają z bieżącej polityki podatkowej. Pierwsza bardzo ważna rzecz i wymagająca bardzo ważnego podkreślenia. Działania związane z podniesieniem kwoty wolnej od podatku, działania związane z tym, żeby było więcej pieniędzy w kieszeniach poszczególnych obywateli naszego państwa, również mieszkańców miasta Kalisza. Szanowni państwo, więcej pieniędzy ma być w kieszeniach Polaków, również Kaliszan, i to jest główny cel działań rządu. Ja wiem, że czasami kusimy się o takie podejście na zasadzie, że my samorządowcy, czy w ogóle urzędnicy, czy jakiekolwiek organy władzy, wydaje im się, że wiedzą lepiej, jak wydać cudze pieniądze, ale wydaje mi się, że dobrze jest zaakcentować, żeby jednak pozostawić tę rolę Kaliszanom, mieszkańcom Kalisza. W związku z tym ja akurat się cieszę z tego, że polityka Polskiego Ładu jest bardzo mocno nacechowana na to, żeby mieszkańcy Kalisza mieli więcej pieniędzy. A z drugiej strony jednak rząd jak najbardziej bierze i przychyla się w kierunku tego, żeby rekompensować samorządom ewentualną stratę. I przypominam, że to, o czym mówiła pani radna, czyli chociażby fakt ostatniej deklaracji, że w ramach naboru wniosków do Polskiego Ładu miasto Kalisz zyska kilkadziesiąt milionów złotych na przebudowę ulicy Częstochowskiej, bardzo ważnego projektu, a także zyskamy pieniądze na modernizację Orlego Stawu, do którego odprowadzają mieszkańcy Kalisza i nie tylko mieszkańcy Kalisza śmieci. To jest jakby też taki element, gdzie trzeba podkreślić, że to my wystąpiliśmy z tym wnioskiem jako samorząd.
to nie rząd nam powiedział, słuchajcie, macie wydać te pieniądze na to i na to. My zwróciliśmy się z tym wnioskiem. To pan prezydent podpisywał ten wniosek. Nie jest to na zasadzie narzucenia z góry. My stwierdziliśmy, że to jest ważna inwestycja, że jest ona potrzebna mieszkańcom Kalisza. Chociaż nie ukrywam, że od razu chciałbym zaznaczyć, ja nie będę już pisał w tej sprawie interpelacji, ale będę miał olbrzymią prośbę, że ponieważ szykuje nam się kolejny remont dużej drogi, czyli drogi ulicy Częstochowskiej, to prosiłbym o bardzo, bardzo mocne przyjrzenie się temu, jak będzie ten proces przebiegał, żebyśmy nie narazili się na takie trudności, jakie w chwili obecnej dotyczą mieszkańców ulicy Częstochowskiej w trakcie obecnego remontu, obecnego odcinka, ale warto to podkreślić. I tu chciałem zabrać po prostu głos, żeby pewne rzeczy wyjaśnić. Tak, polityka podatkowa zmieniła się, ale po to, żeby mieszkańcy Kalisza mieli więcej pieniędzy, a jednocześnie rząd stara się te różnice wyrównać. Polecam taką stronę, gdzie jest kalkulator finansowy, kalkulator podatkowy, który pokazuje, że de facto, jeżeli wszystkie ustawy związane z Polskim Ładem przejdą, to w takiej sytuacji prawdopodobnie miasto Kalisz nie tylko nie straci, ale wręcz zyska, jeżeli chodzi o kwestie związane z samorządem naszego miasta. Dziękuję bardzo. Pani przewodnicząca Kamila Majewska. Panie prezydencie, panie przewodniczący, szanowni państwo. Pani Barbara Oliwiecka pokazywała tutaj podwyżkę z punktu widzenia przedsiębiorcy. Ja chciałam zaapelować do państwa jednak o niepodnoszenie tego podatku. Chciałam spojrzeć na to z punktu widzenia kaliskiej rodziny. Kaliską rodzinę, którą reprezentujemy, czy pełną, czy niepełną. Rzeczywiście tona węgla, tona ekogroszku zdrożała z 800 kilka złotych do 1500 złotych. Drożeje gaz, drożeje energia, drożeje wszystko w sklepach. Maleje niestety siła nabywcza naszego dochodu. Pensje nie idą w górę w ślad za tym. I siatkę zakupami, którą się przynosi, ona jest coraz pustsza. Nie uważam, że jest to dobry czas na podwyżki. I przypominam państwu, że reprezentujemy mieszkańców tego, czego nie trzeba podnosić. Pomimo, że samorząd straci na tym, to nie róbmy tego w tym trudnym czasie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan prezydent Krystian Kwiatkowski. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, ja chciałbym może wrócić troszkę od tych takich wybiegów politycznych i skoncentrować się na faktach. Pani radna Oliwiecka jasno już tutaj zapowiedziała, gdzie się niebawem widzi i nie chciałbym, żeby tutaj te polityczne wątki po prostu niepotrzebnie zupełnie na obrady Rady Miasta wtrącać. Szanowni państwo, pan Krystian Kwiatkowski w wyniku tej podwyżki, którą dzisiaj wprowadzamy, zapłaci rocznie 9 zł więcej podatku od nieruchomości za swój budynek. Nie chcieliśmy sprawdzać, ja stwierdziłem, że akurat tą swoją podwyżkę mogę podać. Średnio za lokal w bloku mieszkańcy w wyniku tej podwyżki za mieszkanie zapłacą 2 zł więcej. Także o takich kwotach mówimy i to jest jakby wymiar, który dotknie mieszkańca. 2 zł za mieszkanie w bloku więcej. Także ja uważam, że szanowni państwo, to nie jest dużo. Oczywiście w skali całego miasta my tych środków planujemy zebrać 3 miliony więcej. Państwo radni z jednej strony zawsze bardzo niechętnie chcecie waloryzować te kwoty, bo my to tak nazywamy. Ja tylko jeszcze przypomnę szanowni państwo, że w Gołuchowie ta stawka w 2021 roku wynosiła 85, w Opatówku 80, w Nowych Skalmierzycach 89, w Koninie, który pani przywołała,
który rezygnuje w tej chwili z dopłat dla autobusów. Jak my byśmy chcieli to zrobić, na pewno by pani protestowała. No ale zakładam, że w Koninie można, w Kaliszu nie można. Konin 95 groszy, w Kaliszu 84 grosze. W wyniku tej podwyżki w Kaliszu stawka będzie wynosiła 87 groszy. W Ostrowie Wielkopolskim, szanowni państwo, 95 groszy. Stawka maksymalna zgodnie z ustawą to złoty i 3 grosze. Także szanowni państwo, my mamy w rejonie już nawet po tej podwyżce najniższe stawki. Myślę, że trzeba się z tego cieszyć. Pytanie, tu słyszałem, że na komisjach również, które się pojawiało, czy mimo wszystko te stawki nie powinny być jeszcze wyższe. Stwierdziliśmy, że ta podwyżka jest wystarczająca i teraz tak, ja też tutaj nie rozumiem tego podejścia, bo z kolei jak państwo byli tutaj u mnie jako klub chociażby Hołowni, przedstawili się cały koncert życzeń, jeżeli chodzi o inwestycje. Z czego my mamy finansować te inwestycje, jeżeli nie między innymi z tego, z tych środków. Także to jest takie bardzo, uważam, trochę niesprawiedliwe wykorzystanie, demonizowanie tej podwyżki, bo tak jak mówię, to są realnie dla mieszkańca, dla przedsiębiorcy to jest naprawdę niewielki koszt. Natomiast my z czegoś musimy te chodniki remontować, z czegoś musimy remontować drogi, po których jeżdżą przedsiębiorcy oraz ich klienci. Musimy sadzić drzewa, na których tak pani zależy. Musimy kupować ławki, żeby mieszkańcy mieli gdzie usiąść, jak wracają ze sklepu po drodze. I mnóstwo innych rzeczy, które miasto na co dzień musi robić, a jak pani radna i państwo wiecie, że pieniądze się no niestety nie biorą znikąd i nie można ich wyczarować czarodziejską różdżką. Także szanowni państwo, uważam, że jeżeli odpowiedzialnie podchodzimy tutaj do spraw miasta, jego mieszkańców, ta podwyżka jest jak najbardziej uzasadniona, nie budzi dużych, nie powinna budzić żadnych kontrowersji, a o tych kosztach, jakie niesie ona dla mieszkańców, również powiedziałem, to jest kwota liczona w złotówkach rocznie pani radna, także myślę, że spokojnie może pani mimo wszystko się wycofać z tej swojej deklaracji i zagłosować za tą podwyżką. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Artur Kijewski. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panowie prezydenci. Chciałem powiedzieć, pięknie to pani radna wszystko brzmi, troska, natomiast jak nie trzeba być jakimś wybitnie uczonym, żeby poczytać ogólnie, że to co dobija obecnie Europę, to zbyt wygórowany pakiet klimatyczny i koszty, jakie płacimy za emisję CO2. Ceny nie wzrosły tylko u nas w kraju, wzrosły w całej Europie i wygląda to tak, że troszkę po frajersku Europa idzie w zielone, a inni produkują z tego, co się da, energię. Jak pani by poczytała, to niektóre państwa, które tak nastawiają się na energetykę zieloną czy tą ekologiczną, po prostu kupują brudny prąd od tych państw, które mają elektrownie na przykład węglowe, ponieważ im nie wystarcza z tych źródeł, żeby to zdobyć. Także problem, który pani poruszyła, jest globalny i nie jest to problem tylko nasz. Także ja też uważam, że ekologia jest ważna, ale nie popadajmy w szaleństwo i jakby nie szukajmy tylko w tym miejscu, gdzie skupiamy się tutaj. Natomiast problem jest szerszy. Jak sama pani może czytała, ceny na przykład węgla rosną, ponieważ Chiny kupują na potęgę wszystko, co się da. To jest raz. Dwa, ceny gazu rosną z tego względu, że gdy Polacy mówili na łamach forum Unii Europejskiej, żeby nie budować tej rurki Nord Stream 2, no to pani kanclerz Niemiec się czule z Putinem witała i tak dalej i rurkę zbudowano. Po prostu ktoś rządzi energią i te ceny są, to nie są jakieś moje wymysły. No wystarczy poczytać pierwszą, lepszą publikację w mediach, gdziekolwiek. Z tego to wynika. I cała Europa się boryka z tymi podwyżkami. Może to jest śmieszne, no ale to trzeba po prostu, wystarczy spojrzeć w gazety, w portale i wszystko będzie pani na ten temat wiedziała. Dlatego skupmy się, jakby teraz mówię o co mi chodziło, skupmy się na temacie miasta, a nie poruszajmy tutaj spraw globalnych, bo pani mówiła o rządzie, o różnych rzeczach. To nie tylko tak wygląda. Naprawdę, mówię pani szczerze. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, rzeczywiście zaczynamy, zresztą no ja sam też dołączyłem do tego grona, gdzie Rada Miasta Kalisza zaczynała omawiać sprawy związane z wielką polityką i polską, i europejską. Pan radny Dariusz Grodziński, proszę. Dziękuję serdecznie. Panie prezydencie, pierw tak może ad vocem. Nawet jeżeli pani radna tutaj bardzo marzy o karierze parlamentarnej, to nie powód, żeby odbierać jej tutaj prawo głosu i tak dalej. Tutaj mam nadzieję, że pan prezydent Eskandar się z tym zgodzi. Już prędzej bym zaoponował, żeby tutaj nie przytaczać takiej pisowskiej, antyunijnej jakiejś obsesji, to już tutaj bym wolał, żeby pan prezydent kogoś stonował. A panie przewodniczący Tadeuszu Skarżyński, naprawdę proszę mi uwierzyć, że rząd PiS więcej zabierze z kieszeni, niż w cudzysłowie do tej kieszeni dołoży. I te wyliczenia są naprawdę obiektywne, bo wszystko idzie w górę, na łeb i szyję. Nie jesteście w stanie tyle dać, żeby to zastopować, bo im więcej będziecie dawać, w cudzysłowie, nikt nie wierzy w wasze dawanie, to tym gorzej będzie w kraju. Ale wróćmy do meritum, wróćmy do tej uchwały. Od jakiegoś czasu bardzo modnym wytłumaczeniem na wszelkie niepowodzenia stał się COVID. Teraz do tego wytłumaczenia covidowskiego następne wytłumaczenie dochodzi, że Polski Ład wszystko niszczy, wszystko psuje. I w tej drugiej części, w tej pierwszej ja podzielam w części te zdania. Natomiast chciałem powiedzieć, że ta kadencja już trwa, a przed kadencją pan prezydent biegał po mieście z takim banerem, gdzie obiecywał, że w wyniku jego rządów mieszkaniec Kalisza, czy rodzina, przepraszam, gospodarstwo domowe w Kaliszu zaoszczędzi 4000 zł rocznie. Jak tylko wygrał te wybory, to już w pierwszym roku wprowadził bodajże 7 na pewno, jak nie 9 podwyżek. W następnym roku już dobił do kilkunastu podwyżek. Z tą podwyżką idziemy już na kilkanaście. Muszę kiedyś usiąść i to dokładnie policzyć. I te podatki od nieruchomości, ale wszystkie inne podwyżki były wprowadzane wtedy, kiedy nie było COVID-u, kiedy nie było Polskiego Ładu, kiedy Kalisz nadal przeżywa hossę, bo kolejne rekordowe kwoty wpływają z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. I to następuje cały czas, a co roku serię bezdusznych podwyżek im serwujemy tutaj. My się nie godzimy tutaj na taką hipokryzję polityczną i też po raz kolejny przyłączamy się do apelu, żeby tej podwyżki nie przegłosować, tym bardziej, że Polski Ład jeszcze nie wszedł i ten ubytek w budżecie prawdopodobnie w przyszłym roku nie będzie taki drastyczny, jak przewidują eksperci ze Związku Miast Polskich, więc będziemy także przeciw. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan prezydent, później pan Artur Kijewski ad vocem i pani Barbara Oliwiecka ad vocem. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, my oczywiście głosu nikomu nie odbieramy tutaj odnośnie wypowiedzi pana radnego. Natomiast to jak tutaj radni mają pomysł na to, żeby ten swój mandat realizować, to zależy już od każdego radnego, czy będzie robił tu politykę, czy traktował powiedzmy to miejsce jako możliwość gdzieś tam większego tutaj wybicia i doładowania swoich jakby aspiracji politycznych, czy będzie koncentrował się na tym, żeby na temat rozmawiać tu na temat miasta i jego realnych problemów, a to jest realny problem. Natomiast panie radny, jeżeli chodzi o te podwyżki, które pan będzie nam tutaj wyliczał, my również się przyjrzymy, bo przecież pan radny również miał okazję tutaj w mieście pracować i dużo tutaj można na temat tej kadencji powiedzieć. Myślę, że w takich liczbach również to spróbujemy ubrać. Ile było podwyżek, w jakim zakresie, ilu mieszkańców z Kalisza w tym czasie wyjechało, jak ten ubytek w mieszkańcach wyglądał, bo pan się również tym bardzo przejmuje. Pytanie, co pan wtedy robił, żeby
ten odpływ był mniejszy, bo my robimy konkretne rzeczy i możemy się z nich wywiązać. Także, szanowni państwo, wracając jeszcze raz do tych podwyżek, jest to minimalna podwyżka, jaka może być. Ja oczywiście możemy to nazywać podwyżką, ja bym to nazywał bardziej waloryzacją tych stawek. Nadal jesteśmy się w stanie wykazać, i to są konkretne liczby, że jest to najniższy wymiar podatku, jaki tutaj w regionie obowiązuje. W związku z tym uważam, że wszystko jest w porządku i możemy spokojnie za tym zagłosować. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dobrze. O głos poprosił pan radny Artur Kijewski. Dobrze. Szanowni państwo, tak jak państwo się zgłaszali do głosu, ja mam tylko taką rzeczywiście prośbę, bo szanowni państwo, jeżeli chodzi o kwestie związane z jakimiś takimi aspiracjami poza Radą Miasta Kalisza, może nie jest to akurat najważniejsze, najodpowiedniejsze forum, żeby tutaj o tym dyskutować. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, też chciałbym przypomnieć, że kampania wyborcza samorządowa sprzed 3 lat, ona już się skończyła i też żebyśmy jakby nie ciągnęli pewnych personalnych... Jeśli pan przewodniczący pozwoli, to tylko się pozwolę odnieść właśnie do samorządu. Znaczy, to nie jest akurat do pana radnego Artura Kijewskiego. Ale nie, no, panie przewodniczący, Wysoka Rado, ja wypowiadałem się w ten sposób, żeby nie mieszać pewnych rzeczy, jak mówimy o Kaliszu, mówmy o Kaliszu. Natomiast bardzo dobrą rzecz poruszył pan Grodziński odnośnie hipokryzji i prosiłem tyle razy, mówiłem, jak ktoś żyje tylko partyjnym życiem, to jest pan takim klinicznym przykładem. Niech pan zobaczy nawet sobie na Facebooku, jak pan pisze o partii, o życiu swojej partii, to praktycznie ma pan zerową aktywność ludzi, którzy na to reagują. 100 razy lepiej dać tego pieska, ja daję kota i ludzie bardziej na to reagują, niż pan pisze partyjne jakieś tam takie komunały. To jest jedno. Druga rzecz. Jak pan mówi o hipokryzji, to pana koledzy, których pan tutaj sprowadzał w czasie kampanii samorządowej i przestawy jako tuzy samorządu, to proszę spojrzeć w tych miastach. Podatki, o których dzisiaj mówimy, są wszystkie w maksymalnej stawce. Czy to prezydent Poznania, czy to prezydent Warszawy. Jakoś pan nie ma z tym problemu. Natomiast jak pan mówi tak właśnie na sesji rady, kiedy mamy się skupiać na mieście, pan mówi o pisowskiej retoryce czy innych rzeczach. Panie radny, naprawdę czasami trzeba oddzielić życie normalne od życia partyjnego. Ja nie mam poduszki ze statutem mojej partii, na której śpię, albo piżamę, jak może pan ma, nie wiem, z głową przewodniczącego swojego. Może tak jest, nie wiem. Natomiast jakby kończąc o hipokryzji. 2012 rok, 4% podatek podniesiony i wtedy było jeszcze w Kaliszu większe bezrobocie o wiele. I pan jakoś głosował za. I nie rozdzierał pan szat, i pan nie hamletyzował i tak dalej. Dziwne, prawda? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, tak jak powiedziałem, prosiłbym, żebyśmy jakby skupili się bardziej na tych kwestiach związanych tutaj z obecnym projektem uchwały. Proszę, pan radny Marian Durlej, wniosek formalny, dlatego jest przed panią radną Barbarą Oliwiecką. Proszę. Panie przewodniczący, szanowni państwo, zgłaszam wniosek formalny o zakończenie dyskusji i przejście do głosowania, ponieważ to już wychodzi poza ramy tutaj urzędowania naszego, zaczyna wchodzić polityka. Ja po prostu się z tym nie zgadzam. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Wniosek formalny radnego Mariana Durleja o zakończenie dyskusji. Szanowni państwo, kto z państwa radnych jest za wnioskiem formalnym pana radnego? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dwanaście głosów za, 8 przeciw. W związku z tym zamykam dyskusję. A co za tym idzie, przechodzimy do głosowania uchwały. Ja od razu chciałbym zaznaczyć taką rzecz, ponieważ ja nie ukrywam, że oczywiście jeżeli pani radna Barbara Oliwiecka będzie chciała na przykład później się jeszcze odnieść do tematu, to też bym tak sugeruję mimo wszystko, bo ja nie ukrywam, że no, lubię, jeżeli jest jednak taka możliwość gdzieś tam zaznaczona. Szanowni państwo, kto jest za przedmiotowym projektem uchwały, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie przycisku.
12 głosów za, 10 przeciw, nie ma głosów wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Przechodzimy do punktu 7. Uchwała w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części, w których wykonano zielony dach lub posiadających zieloną fasadę, strony 16-21. W projekcie przedłożonej uchwały proponowane jest zwolnienie od podatku od nieruchomości po spełnieniu warunków w niej określonych budynków lub ich części położonych na terenie miasta Kalisza, w których wykonano zielony dach lub posiadających zieloną fasadę. Proponowane zwolnienie ma na celu poprawę wizerunku naszego miasta i ma być zachętą dla podatników do tworzenia na budynkach mieszkalnych zielonych dachów lub zielonych fasad, które pełnią nie tylko funkcję estetyczną, ale oferują wiele korzyści, takich jak ochłodzenie budynku, dostarczanie wody do atmosfery poprzez zatrzymywanie wilgoci, a następnie wyparowywanie do atmosfery, a także wyłapują drobne zanieczyszczenia powietrza. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja Rozwoju Mienia Miasta i Integracji Europejskiej, Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza, a także Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej, która wypracowała wniosek dotyczący projektu uchwały, po analizie którego prezydent miasta Kalisza podjął decyzję o konieczności przygotowania autopoprawki. Autopoprawkę do projektu uchwały otrzymaliście Państwo w dniu dzisiejszym. Poproszę panią Anetę Ochocką, skarbnika miasta Kalisza, o zabranie głosu w tej sprawie. Panie Przewodniczący, Panowie Prezydenci, Szanowni Państwo. Przygotowaliśmy dla Państwa autopoprawkę. Powyższa autopoprawka jest konieczna w związku z wnioskiem Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej dotyczącym poszerzenia zakresu uchwały o zwolnienie w związku z zainstalowaniem ogrodów wertykalnych na ścianach budynków mieszkalnych. Wobec powyższego wprowadza się kolejne zwolnienie od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części, w których zainstalowano ogród wertykalny na ścianie zewnętrznej. Określa się także w tej autopoprawce warunki uzyskania i korzystania z tego zwolnienia. Szanowni Państwo, kwota zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części, w których wykonano zielony dach lub posiadających zieloną fasadę, w chwili obecnej jest niemożliwa do oszacowania. Natomiast myślimy, że nie będzie stanowiła dużego ubytku w dochodach przyszłorocznych z tytułu podatku od nieruchomości, gdyż będzie dotyczyła budynków mieszkalnych, dla których stawka podatku jest stosunkowo niska i wynosi 70 groszy za metr, a w przyszłym roku ta stawka obowiązująca będzie wynosiła 73 groszy za metr. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Pani radna Barbara Oliwiecka, proszę. Dziękuję, panie prezydencie. Bardzo dziękuję za uwzględnienie tej poprawki Komisji Środowiska. I bardzo się cieszymy, że ta uchwała wchodzi. To jest taki dobry kierunek. Mam tylko taką sugestię, którą omawialiśmy na komisji też właśnie środowiska. Bardzo ważne jest, żeby te zielone ściany powstawały głównie w miejscach, gdzie są bloki, blokowiska, bo no, tam jest to ten efekt w latem nagrzewania się betonu jest ogromny. Natomiast ten wymóg, że zwolnienie jest w przypadku, kiedy 100% ściany jest pokryte zielenią, jest dość taki bardzo restrykcyjny, wymaga bardzo dużo czasu. Ja mam nadzieję, że ta uchwała będzie obowiązywać przez dłuższy okres czasu, żeby można było sadzić. Natomiast tak zwracam uwagę nam wszystkim, żebyśmy to monitorowali i może za rok czy za jakiś czas wypracowali takie rozwiązanie, żeby zachęcić właśnie spółdzielnie, żeby na blokach powstawały zielone czy ogrody wertykalne, czy zielone elewacje. I tam niekoniecznie ten wymóg 100% ściany jest właściwy. Tu byśmy mogli pomyśleć, panie prezydencie, na przyszłość o tym, żeby zmniejszyć te procenty, bo tam te duże powierzchnie bardzo tego wymagają. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Leszek Ziąbka. Panie
panie przewodniczący, panie prezydenci, szacowna rado i goście. Proszę państwa, ustawa tyczy, jest jasno sprecyzowana i tyczy tylko i wyłącznie fasady. Fasada to jest jedna ze ścian najbardziej reprezentatywna. To nie chodzi o wszystkie ściany domu, tylko fasadowe, więc fasadą może być ściana reprezentatywna lub inna ze ścian. Więc mówimy o jednej ze ścian, a nie o czterech ścianach. Tak w kwestii uzupełnienia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę najpierw o przegłosowanie autopoprawki. Kto z państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie przycisku. Dwadzieścia 22 głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję. Teraz proszę o przegłosowanie uchwały wraz z autopoprawką. Kto z państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie przycisku. Dwadzieścia 22 głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję. Stwierdzam przyjęcie uchwały wraz z autopoprawką. Szanowni państwo, przechodzimy do punktu 8. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok, strony 22-43 materiałów sesyjnych. Szczegółowe informacje o zmianach w budżecie na 2021 rok sporządzonych na podstawie wniosków naczelników wydziałów, kierowników biur, dyrektorów jednostek są zawarte w uzasadnieniu do projektu uchwały. Autopoprawkę do projektu uchwały otrzymaliście państwo 25 października, natomiast autopoprawkę numer 2 przekazano w dniu dzisiejszym. Proszę panią Anetę Ochocką, skarbnika miasta Kalisza, o zabranie głosu w tej sprawie. Szanowni państwo, stosownie do złożonych wniosków autopoprawka zwiększa dochody budżetu do kwoty 803 851 513 zł 37 groszy. To jest o 4 777 171 zł 75 groszy i o tę samą kwotę zwiększa łączną kwotę wydatków do wysokości 844 377 049 89 89 groszy. Z wnioskami zaznajomiłam państwa na ostatniej komisji budżetu, ale ponieważ w tej komisji nie uczestniczyli wszyscy radni, więc pozwolą państwo, że jeszcze raz zapoznam państwa z wnioskami do zmiany w planie zarówno dochodów, jak i wydatków. Pierwszy wniosek sporządzony przez Biuro Budżetu i Analiz. W analizowanym okresie 2021 roku podmioty takie jak Aqua Park Kalisz, Spółka z o.o., Kaliskie Linie Autobusowe, Spółka z o.o., Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, Spółka z o.o., którym miasto Kalisz udzieliło poręczeń, wywiązywało się ze spłaty swoich zobowiązań, wobec czego nie było konieczności ich regulowania ze strony miasta. Kwota 344 304 zł. Znalazła się w autopoprawce i taka zmiana w planie wydatków po stronie Biura Budżetu i Analiz została przygotowana. Natomiast Wydział Finansowy w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów dokonał zmiany brzmienia nazwy paragrafów, co wynika z tego rozporządzenia. Następnie kolejny wniosek przygotowany przez Wydział Edukacji. Wydział Edukacji przygotował autopoprawki dotyczące w planie dochodów w związku ze zmianą okresów realizacji projektów realizowanych w ramach programu Erasmus+. Dotyczy to trzeciego liceum ogólnokształcącego imieniem Mikołaja Kopernika, które jest realizatorem tego programu. Przedłuża się okres i czas realizacji tego zadania do 31 sierpnia 2022 roku. Założeniem projektu jest promowanie aktywnego obywatelstwa osób młodych w Unii Europejskiej oraz kształtowanie w uczniach i nauczycielach tolerancji wobec innej kultury, narodowości oraz religii
a także nawiązywania kontaktów międzynarodowych. Kolejna instytucja oświatowa, Szkoła Podstawowa nr 10 w Kaliszu, też przedłuża się czas realizacji zadania w ramach programu Erasmus+ do 31 sierpnia 2023 roku. Program obejmuje współpracę uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 10 w Kaliszu z przedstawicielami europejskich państw takich jak Chorwacja, Finlandia, Hiszpania, Portugalia i Francja. W ramach programu realizowany będzie projekt, który jest poświęcony tematyce zmian klimatycznych, a jego głównym celem jest poszerzenie świadomości oraz istoty tego problemu. Szkoła Podstawowa nr 10 też realizuje projekt, którego założeniem jest osiąganie dojrzałości cyfrowej jako części otwartej edukacji poprzez wykorzystanie tabletów, komputerów, aparatów cyfrowych oraz prowadzenie wspólnego bloga. Czas realizacji tego projektu według nowej umowy to 1 września 2019 rok do 31 sierpnia 2022 roku. Dodatkowy wniosek złożony przez Wydział Edukacji. Zmienia się plan budżetu z dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego. Jest to ogólna kwota 2175 zł. Wydział Kultury przygotował wniosek, w którym zgodnie z uzasadnieniem wynika, że uchwała Rady Miasta Kalisza dotycząca zmiany stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu, która dotyczy Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu Zakładu Budżetowego, według wyliczeń te poniesione koszty nie równoważą faktycznych kosztów użytkowania, dlatego też zwiększa się dotację przedmiotową w okresie od 1 listopada do 31 grudnia bieżącego roku o kwotę 899 304 zł. Ten wniosek też został szeroko omawiany, zarówno przy omawianiu informacji z wykonania za pierwsze półrocze, jak i na poszczególnych komisjach. Straż Miejska Kalisza przygotowała wniosek i z jego uzasadnienia wynika, że mniejsze wykonanie wydatków z wynagrodzeń i ich pochodnych niż zaplanowano zostało spowodowane wakatami oraz brakiem wystarczającej ilości chętnych do pracy przy ostatnim naborze, jak także długotrwałymi zwolnieniami lekarskimi. Fakt ten pozostawia Straży Miejskiej Kalisza możliwość przeznaczenia niewykorzystanych środków pieniężnych na inne cele. Straż Miejska wnosi o przeniesienie środków i utworzenie zadania inwestycyjnego pod nazwą remont frontowej części elewacji budynku Straży Miejskiej Kalisza wraz z naprawą rampy wejściowej. Kwota przeznaczona na to przedsięwzięcie to 80 tysięcy zł. Zalecenie wykonania remontu zostało ustalone w związku ze złym stanem elewacji określonym na podstawie przeglądu technicznego w branży budowlanej dokonanego w ramach okresowej kontroli. Wydział Administracyjno-Gospodarczy wnioskuje o zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pod nazwą zakupy inwestycyjne dla potrzeb Urzędu Miasta. W ramach tego zadania planuje się zakupić dwa klimatyzatory o specjalnych wymaganiach i parametrach do pracy w serwerowni Urzędu Miasta Kalisza. Specjalne wymogi dotyczące pracy serwerowni w określonych temperaturach wymuszają zakup klimatyzatorów. Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych wnioskuje o kwotę 70 tysięcy zł po dokonaniu rozliczenia środków z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dokonuje się zmiany o 70 tysięcy złotych w związku z pismem Komendanta Straży Miejskiej w Kaliszu o zwiększenie kwoty środków przeznaczonych na zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób nietrzeźwych lub agresywnych. Należy dokonać stosownego przesunięcia środków w tej wysokości. Podejmując działania proekologiczne, zaplanowano zakup auta elektrycznego, co zapobiegnie dodatkowej emisji spalin, a jednocześnie umożliwi efektywniejszą realizację zadań Straży Miejskiej Kalisza.
Wydział Rozwoju Miasta przygotował wniosek o zmianę na kwotę 40 tysięcy złotych w wyniku wykonanego wytyczenia geodezyjnego placu budowy dla zadania zagospodarowanie cmentarza komunalnego w Kaliszu. Okazało się, że istnieje duża różnica wysokości pomiędzy istniejącą częścią cmentarza a nowo wybudowanym. Ta różnica to około 50 cm. Zostawienie takiej skarpy spowoduje jej osuwanie na istniejący i nowo projektowany chodnik. W tej chwili chodnik istniejący zabezpieczony jest ogrodzeniem, które będzie demontowane. Należy zatem zabezpieczyć środki i mowa o 40 tysiącach złotych. Następnie Wydział Rozwoju złożył także wniosek, w którym prosi o wprowadzenie korekty polegającej na zmniejszeniu planu wydatków kwotą 74,63 zł, która została omyłkowo wprowadzona w ramach niewykorzystanych wydatków niewygasających 2020 roku. Środki te dotyczą płatności związanych z umową zawartą na nadzór ornitologiczny oraz opracowanie sprawozdania z przebiegu nadzoru przyrodniczego dla zadania pod nazwą Majkowskie Centrum Rekreacyjno-Sportowe przy ulicy Tuwima 2 w Kaliszu, wieloletnia prognoza finansowa. A także Wydział wnosi w związku z potrzebą likwidacji istniejącego przyłącza gazu pozostałego z rozbiórki istniejącego budynku przy ulicy Żwirki i Wigury o wprowadzenie przedmiotowej korekty, co umożliwi prawidłowe wydatkowanie środków. Mowa o 10 tysiącach złotych. Zarząd Dróg Miejskich. Z uzasadnienia do wniosku zwiększenie planu wydatków na kwotę 713 zł 40 groszy związane jest z niewykonaniem planu wydatków niewygasających z 2020 roku i dotyczy zadań zakończonych. Tym razem jest to przedsięwzięcie pod nazwą budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4 metry oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Szczypiorno-Sulisławice-Kolonia. Następny wniosek Zarządu Dróg Miejskich. Mając na uwadze zaawansowanie przygotowania dokumentacji projektowej dla zadania budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ulicy Nowy Świat 25-31 nie jest możliwe zakończenie jego realizacji w bieżącym roku. Z uwagi na przewidywany termin zakończenia realizacji powyższego zadania w 2022 roku zachodzi konieczność zabezpieczenia środków w wieloletniej prognozie finansowej celem umożliwienia zawarcia umowy na prace projektowe. Kolejny wniosek Zarządu Dróg Miejskich. W związku z faktem, iż najkorzystniejsza oferta złożona w postępowaniu dotyczącym realizacji zadania pod nazwą Poszerzenie i utwardzenie pobocza na ulicy Świetlanej od posesji nr 16 do skrzyżowania z ulicą Sulisławskiego przekracza zapisaną w budżecie miasta Kalisza ilość środków finansowych, jakimi dysponuje Zarząd Dróg Miejskich, zachodzi konieczność zwiększenia planu wydatków o kwotę 60 tysięcy złotych. 4 miliony to kolejny wniosek Zarządu Dróg Miejskich. Zmniejsza się plan wydatków na 2021 rok na zadaniu pod nazwą budowa połączenia ulicy Szerokiej z ulicą Łódzką w Kaliszu, etap pierwszy, odcinek od ulicy Łódzkiej do ulicy Żwirki i Wigury o kwotę 4 miliony złotych stanowiącą wkład własny miasta Kalisza. Powyższe środki zwiększą plan wydatków na tym zadaniu w roku 2022. 117 tysięcy złotych. Wniosek Zarządu Dróg Miejskich. Zmniejsza się plan wydatków na zadaniu program budowy i przebudowy dróg osiedlowych ulica Wiejska o kwotę 117 tysięcy. Powyższe środki zostaną przekazane do Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miasta z Kalisza z przeznaczeniem na wykonanie robót dodatkowych polegających na wykonaniu nowego chodnika na ulicy Wiejskiej. I jeszcze 500 tysięcy, mając na uwadze konieczność powtórzenia przetargu celem wyłonienia wykonawcy robót budowlanych dla zadania pod nazwą Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych ulica Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Przewidywany termin zakończenia realizacji powyższego zadania przypadnie na 2022 rok. Potrzeba jest zabezpieczenia środków w wieloletniej prognozie finansowej dla miasta Kalisza celem umożliwienia zawarcia umowy na roboty budowlane.
61 800 zł to kolejny wniosek o zmianę w planie wydatków w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych na zadaniu. Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych ulica Dębowa. Zwiększa się plan wydatków na tym zadaniu o kwotę 61 800 zł. Potrzebne środki proponuje się pozyskać z zadania pod nazwą budowa ronda na skrzyżowaniu ulicy Podmiejskiej z ulicą Prymasa Stefana Wyszyńskiego, na którym po zakończeniu jego realizacji pozostały niewykorzystane środki. Wniosek na kwotę 110 000 zł w związku z koniecznością rozstrzygnięcia przetargu i wyłonienia wykonawcy robót dotyczących remontu nawierzchni dojazdu, placu manewrowego i parkingu przy budynku spółdzielczego domu kombatanta i emeryta w Kaliszu przy ulicy Cegielnianej. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 110 000 zł. Wydział Gospodarowania Mieniem przygotował wniosek do autopoprawki o zmianę w planie dochodów i wydatków. Otóż w budżecie miasta Kalisza na rok 2021 przewiduje się zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 321 500 zł z tytułu wpłat za nabycie prawa własności nieruchomości. Zatem należy uznać za uzasadnione wprowadzenie tych zmian w planie dochodów z przeznaczeniem na zwiększenie środków o kwotę 116 500 zł. Zmiana podyktowana jest koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na podatek VAT od aportu do spółki oświetlenie uliczne i drogowe spółka z o.o. oraz opłat notarialnych za sporządzenie aktów na nadzwyczajnym zgromadzeniu wspólników spółki. Przedmiotem aportu będzie wybudowana ze środków własnych infrastruktura oświetlenia ulicznego i drogowego, a także kwotę 205 000 przekazuje się na zwiększenie wydatków. Zmiana podyktowana jest koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na podatek VAT od aportu do spółki Kaliskie Linie Aport Autobusowe spółka z o.o. Przedmiotem aportu będzie 10 autobusów. Wydział Gospodarowania Mieniem przygotował także wniosek, w którym prosi o wprowadzenie korekty tytułem zwiększenia środków o kwotę 420 000 zł. Środki zostaną przekazane na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Miejski Klub Sportowy Kalisz spółka z o.o., a także o kwotę 1 000 000 zł. Środki zostaną przekazane na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Kaliskie Linie Autobusowe spółka z o.o. Wydział Gospodarowania Mieniem w ramach autopoprawki złożył wniosek o zmianę w planie wydatków, zwiększenie środków o wysokości 3 miliony złotych na zadaniu pod nazwą wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości, co jest niezbędne do realizacji bieżących zadań wydziału związanych z wykupem od Kaliskich Linii Autobusowych spółka z o.o. nieruchomości zabudowanej, położonej w Kaliszu przy ulicy Majkowskiej, oznaczonej jako działki 7x8, 7x1, przeznaczonej na cele rozwojowe gminy. To wszystkie wnioski, które zostały przygotowane przez nas w ramach autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Kalisza. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani skarbnik. Projekt uchwały w części merytorycznej. Jeszcze druga. Przepraszam, nie zauważyłem pan Tadeusz. Panie Przewodniczący, Państwo Prezydenci, Wysoka Rado, Pani Skarbnik, ja mam taką gorącą prośbę i myślę, że to będzie po raz kolejny też taka prośba, która będzie wyrażała jakby stanowisko akurat w tym wypadku całej Rady Miasta Kalisza, wszystkich radnych Rady Miasta Kalisza, żebyśmy jednak starali się, jeżeli chodzi o Urząd Miasta, dostarczać nam te autopoprawki w terminie nieco wcześniejszym, na zasadzie takiej, żeby to nie były takie autopoprawki jakby tuż przed sesją czy w niedługim terminie przed sesją, ponieważ od tego mamy merytoryczne komisje Rady Miasta Kalisza, żebyśmy mogli nad każdym z tych wydatków należycie się pochylić i należycie go przedyskutować. W związku z tym mam taką gorącą prośbę, żebyśmy jednak starali się te zmiany w uchwale budżetowej przekazywać radnym nieco szybciej, bo to ja wiem, że czasami pewne rzeczy wynikają po prostu z dynamiki pracy w urzędzie, oczywiście, ale jeżeli mamy do czynienia z dużymi zmianami, no to warto byłoby, żeby dać jednak radnym czas na to, żeby mogli to przedyskutować na merytorycznych komisjach. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Projekt uchwały w części merytorycznej pozytywnie zaopiniowały komisje. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego.
Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej, Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej, a także Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej. Natomiast całościowo projekt uchwały wraz z autopoprawką numer 1 pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeśli nie, proszę najpierw o przegłosowanie autopoprawki numer 1. Kto jest za? Proszę nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Siedemnaście głosów za, 3 głosy przeciwne, 2 głosy wstrzymujące. Teraz proszę o przegłosowanie autopoprawki numer 2. Kto jest za, proszę podnieść mandat i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 17 głosów za, 3 głosy przeciwne i 2 głosy wstrzymujące. Proszę również o przegłosowanie autopoprawki wraz, przegłosowanie uchwały wraz z autopoprawkami. Kto jest za? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? 17 głosów za. 17 głosów za, 3 głosy przeciwne i 2 głosy wstrzymujące. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały wraz z autopoprawkami. Ad 9. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla miasta Kalisza na lata 2021-2043, strona 44-82 materiałów sesyjnych. Podjęcie uchwały dotyczy urealnienia wartości budżetowych w załączniku nr 1 oraz zmian w załączniku nr 2 pod nazwą Wykaz Przedsięwzięć do WPF, które wprowadzono na podstawie wniosków naczelników wydziałów oraz kierowników jednostek. Autoprawkę do projektu uchwały otrzymaliście Państwo 25 października, natomiast autopoprawkę nr 2 przekazano w dniu dzisiejszym. Proszę Anetę Ochocką, skarbnika miasta Kalisza, o zabranie głosu w tej sprawie. Szanowni Państwo, w pierwszej autopoprawce w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla miasta Kalisza urealnia się wartości budżetowe zgodnie z autopoprawką do uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej, którą Państwu przed momentem odczytałam. Dodatkowo wprowadza się w autopoprawce nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe pod nazwą Iluminacja Świąteczna ulic i placów Kalisza w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe na ten cel to 200 tysięcy złotych, a głównym celem jest zapewnienie świątecznego wystroju miasta Kalisza w okresie bożonarodzeniowym. Przedsięwzięcie wprowadza się do wieloletniej prognozy finansowej. Kolejne nowe zadanie, utrzymanie zieleni w miastach i gminach. Zapewnienie utrzymania terenów zielonych na obszarze miasta Kalisza jest celem tego zadania. Będzie realizowane w latach 2022-2024, a łączne nakłady finansowe to 7 800 000 zł. Wprowadza się kolejne nowe przedsięwzięcie, nazwa oczyszczanie miast i wsi. Utrzymanie czystości w poszczególnych regionach miasta jest celem tego zadania. Będzie realizowane na lata 2021-2023. Łączne nakłady finansowe to 1 350 959 zł. Przedsięwzięciu pod nazwą prowadzenie domu sąsiedzkiego przy ulicy Podgórze 2-4 zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 450 tysięcy złotych. Zmiany dokonuje się w związku z planowanym ogłoszeniem w 2021 roku otwartego konkursu ofert na kontynuację realizacji zadania pod nazwą prowadzenie domu sąsiedzkiego przy ulicy Podgórze 2-4. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie, budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ulicy Nowy Świat 25-31. Łączne nakłady finansowe to 40 tysięcy złotych, a okres realizacji 2021-2022. W celu przygotowania dokumentacji projektowej i umożliwienia zawarcia umowy na prace projektowe przedsięwzięcie wprowadza się do wieloletniej prognozy finansowej. Pozostałe zmiany dotyczące zadań wieloletnich zostały już omówione przy uchwale budżetowej. Dziękuję bardzo.
projekt uchwały w części merytorycznej pozytywnie zaopiniowały komisje. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego, Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej, Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej, a także Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej. Natomiast całościowo projekt uchwały wraz z autopoprawką numer 1 pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę najpierw o przegłosowanie autopoprawki numer 1. Kto jest za, proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, proszę nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał? Zamykam głosowanie. 16 głosów za, 2 głosy przeciw, 2 wstrzymujące się. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Przepraszam. Przechodzimy do głosowania nad autopoprawką numer 2. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Zamykam głosowanie. 16 głosów za, 2 głosy przeciw, 2 wstrzymujące się. Proszę również o przegłosowanie uchwały wraz z autopoprawkami. Kto jest za, proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Zamykam głosowanie. 17 głosów za, 2 głosy przeciwne, 2 wstrzymujące się. Stwierdzam przyjęcie uchwały wraz z autopoprawkami. Ad 10. Zmieniającej uchwałę Rady Miasta Kalisza nr 34/503/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu Samorządowego Zakładu Budżetowego na 2021 rok. W oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą być udzielone dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych kalkulowane według stawek jednostkowych. Niniejszą uchwałą ustala się wysokość stawki dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu na dofinansowanie kosztów użytkowania w okresie od 1 listopada do 31 grudnia 2021 roku kompleksu sportowego przy ulicy Łódzkiej 19-29, kompleksu obiektów stadionowych, hali sportowo-widowiskowej Arena przy ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego z zapleczem socjalno-sanitarnym, boiska Orlik 2012, Majkowskiego Centrum Rekreacyjno-Sportowego przy ulicy Tuwima 2-4 oraz obiektu przy Wale Piastowskim 3. Autopoprawkę do projektu uchwały otrzymaliście Państwo 21 października. Projekt uchwały wraz z autopoprawką pozytywnie zaopiniowały komisje. Komisja Rozwoju Mienia Miasta i Integracji Europejskiej, Komisja Edukacji, Kultury i Sportu oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę najpierw o przegłosowanie autopoprawki. Kto jest za? Proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Zamykam głosowanie. 21 głosów za. Nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących. Teraz proszę o przegłosowanie uchwały wraz z autopoprawką. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę nacisnąć przycisk. Zamykam głosowanie. 21 głosów za, nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały wraz z autopoprawką. Ad 11. Rozpatrzenia skargi pana
na prezydenta miasta Kalisza. Skarga została rozpatrzona zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto jest za, proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, proszę nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał? Zamykam głosowanie. 21 głosów za. Nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Dziękuję. Stwierdzam przyjęcie uchwały. Akt 12. Pokrycia części kosztów gospodarowania odpadów komunalnych z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wzrost kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, to jest odbioru i transportu odpadów oraz ich zagospodarowania, jak również rosnące ilości odpadów wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych spowodowały znaczne zwiększenie wydatków w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Kalisza. Ponadto przerwa techniczna w zakładzie unieszkodliwiania odpadów komunalnych Orli Staw trwająca od 11 października 2021 roku do 15 grudnia 2021 roku wymusiła zawarcie umów zastępczych na zagospodarowanie odpadów na czas jej trwania, jak też nowych umów na transportowanie odpadów do innej instalacji, co wpływa zdecydowanie na zwiększenie wydatków w tym obszarze. Wyodrębnione środki finansowe pochodzące z dochodów własnych zostaną przeznaczone na pokrycie części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Kalisza do końca bieżącego roku. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje. Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej, Komisja Rozwoju Mienia Miasta i Integracji Europejskiej oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Pan Brodmoziński, bardzo proszę. Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, dostaliśmy informację, że musimy zwiększyć nakłady miasta na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem systemu odpadów. Są to dość duże koszty, ponieważ z informacji, jakie na komisji uzyskaliśmy, to są 2 miliony, około 2 miliony potrzebne na sfinalizowanie umowy odpadów z Jarocinem z uwagi na to, że nie funkcjonuje Orli Staw. I około 1 700 000 z tytułu zwiększonego strumienia odpadów. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że system odbioru odpadów musi funkcjonować, a rachunki trzeba płacić. W związku z powyższym Klub Polska 2050 będzie tą uchwałę popierał. Jednak nie znaczy to, że jesteśmy generalnie za zwiększaniem nakładów i kosztów związanych z odbieraniem odpadów. Powiem tak, skłoniło nas do poparcia też chociażby fakt, że będzie to pokrywał Urząd Miasta, a nie bezpośrednio mieszkańcy miasta, no co trochę mniej w tej sytuacji boli. Natomiast tak naprawdę pośrednio są to nasze wspólne pieniądze, tak czy inaczej wszyscy za to będziemy płacić. W związku z powyższym, z naszymi zapowiedziami będziemy chcieli na koniec roku naprawdę prosić o szczegółowy raport funkcjonowania systemu, aby przyjrzeć się tutaj szczególnie no, powstającym kosztom. To jest sprawa jedna. Druga sprawa, ponieważ faktycznie ten system funkcjonując, dostaliśmy informację, że ten strumień odpadów ciągle rośnie. Chciałem zapytać, czy miasto prowadzi jakąkolwiek kampanię edukacyjną, informacyjną, jak ten strumień odpadów ograniczyć. I tutaj bym prosił o jakąś odpowiedź w tym temacie. Jeszcze chciałem się odnieść do wypowiedzi pana radnego Artura Kijewskiego, bo nie chciałem zabierać głosu w tamtym punkcie, natomiast chciałbym się teraz odnieść. Ja mam takie osobiste wrażenie, nieodparte wrażenie, że już kolejny raz tutaj z tej mównicy idzie taki przekaz, że my tak naprawdę nie mamy problemu klimatycznego. My w Kaliszu
my w Polsce, my w Europie, my na świecie. Że ten problem klimatyczny jest wydumany i jak gdyby tutaj ekolodzy wyolbrzymiają go. Nie wiem co i gdzie pan Artur Kijewski wyczytał na ten temat i trudno mi się do tego odnieść. Natomiast powiem, że ja też czytam trochę na ten temat i jestem przekonany i pewien, a naukowcy i tutaj i ekolodzy biją na alarm, że naprawdę ten problem klimatyczny istnieje. Problem klimatyczny będzie nas kosztował coraz więcej, ale my tak naprawdę nie mamy wyboru i musimy w tym kierunku postępować. Stąd też nasza uchwała, która miała ostatnio możliwość zaistnienia odnośnie fotowoltaiki. Po prostu nasze życie będzie wymagało inwestycji w tych kierunkach i jest to jak gdyby no, nieodzowna sfera naszego życia. No chyba tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan radny Artur Kijewski, ad vocem. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panowie prezydenci, ja chciałem tylko odpowiedzieć, że koledze Piotrowi, że tu nie chodzi o to, że ktoś bagatelizuje problem, tylko jest różnica między zdrowym rozsądkiem a podejściem prawie że fanatycznym. I jakby graniem tylko w zielone, przypominam, że paleta kolorów składa się z wielu jeszcze innych. Dlatego zdrowy rozsądek nakazuje, jak ja pan Piotrze, przepraszam, tak. Panie radny, bo tak pozwoliłem sobie na prywatę, ale formalnie będę się zachowywał. Pozwolę sobie przesłać różnego rodzaju linki, tylko proszę naszekować na długi czas czytania, ponieważ to już nawet w 19-20 roku informowano, że pakiet klimatyczny przyjęty przez Unię Europejską będzie miał duży wpływ na problemy gospodarcze. I tak samo chciałem przypomnieć, że nawet tutaj, jeśli chodzi o obecne działania niektórych naszych polityków, oczywiście w tym rząd również, też była sprawa, żeby ustalić sprawę emisji CO2 i tak dalej, żeby nie było to w jakimś szaleństwie narzucenie po prostu tego, że będziemy płacić wielkie kwoty, natomiast inne gospodarki, które tego nie przyjęły, będą sobie sprzedawać. Dzisiaj nawet czytałem, u jednej tam z osób podała sprawa cementu. Zamknięto cementownie, bo są gdzieś tam cementownia jest bardzo szkodliwa, a Chińczycy, Rosjanie sobie sprzedają, cement szybuje w górę i wszyscy są ogólnie szczęśliwi. Wiwat ekologia. Ale mówię o ekologii rozsądnej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani przewodnicząca Kamila Majewska. Panie prezydencie, panie przewodniczący. Dobrą praktyką by było, gdyby każdy płacił za siebie, byśmy nie musieli płacić za tych, którzy unikają opłaty za śmieci. A wiemy, że osób takich jest w granicach 12 tysięcy w Kaliszu. Ten system jest na tyle niedoszacowany. I o ile wiemy, że Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego czy mniejsi administratorzy zgodnie z tym, co ustalaliśmy na komisjach, próbują wyłapywać osoby niezgłoszone do tego systemu, biorąc pod uwagę tutaj ilość zużytej wody, o tyle nie mamy informacji zwrotnej, jak to wygląda w dużych molochach, mam na myśli tutaj spółdzielnie. Prezesi spółdzielni byli obecni na komisjach, na których dużo dyskutowaliśmy na ten temat i też w jakiś sposób zobowiązywaliśmy ich do tego, by taką analizę przeprowadzić. Ja poprosiłabym o kontakt tutaj miasta z prezesami spółdzielni i o informację zwrotną właśnie w tym temacie. Czy cokolwiek spółdzielnie w tym zakresie zrobiły? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Piotr Bruziński. Ja się tylko chciałem krótko odnieść do wypowiedzi mojego kolegi Artura Kijewskiego. Ja oczywiście wiem, że pakiet klimatyczny, sprawy klimatyczne będą miały ogromny wpływ na gospodarkę naszą, europejską i tak dalej. Ale powiem tak, jeszcze raz to podkreślę, nie ma wyboru. My to musimy robić. I nie może być, i nie jest argumentem to, że Chiny tego nie robią czy ktokolwiek, bo to my musimy być przykładem takiego postępowania dla innych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. O głos poprosił pan Grzegorz Kulawinek, wiceprezydent miasta.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, jakieś nieodparte wrażenie, że przyszliśmy, tak płynnie przechodzimy od klimatu po odpady, skupię się na odpadach. Szanowni Państwo, rokroczny szacunek to jest 34 tysiące ton, które nasi mieszkańcy, my sami wytwarzamy. Podwyżki związane są oczywiście z przestojem na Orlimstawie dwumiesięcznym. Cena oczywiście na bramce w Jarocinie. To wszystko Państwo na komisji dowiedzieli się słowami oczywiście pana Jana Adama Kłysza. Co do, tutaj bardzo dziękuję pani radnej Majewskiej, co do ilości osób w deklaracjach, bo ten temat jest wałkowany bardzo często. Szanowni Państwo, my od zeszłego, przepraszam, od maja wprowadziliśmy algorytm aplikacji GovTechu, która porównuje nam dane odnośnie ilości deklaracji zgłoszonych z danymi w Wydziale Edukacji, z świadczeń rodzinnych 500+. Aktualnie, nazwę to przenośni, koło fortuny było zakręcone. Kolejne zakręcimy po raz, myślę, że pod koniec roku będziemy, albo na początku przyszłego. Na ten moment znaleźliśmy około 500 osób. Skala, o której pani radna wspomina, 12 tysięcy. Ten szacunek jest między 10 a 12 i on jest płynny w zależności, czy się rozpoczyna rok akademicki, czy się kończy. Z tego miejsca dziękuję, a zarazem zachęcam państwa radnych, którzy mają wpływ na Radę Osiedla, a Radę Osiedla także na prezesów spółdzielni, wspólnot, żeby podejść bardzo poważnie do tematu i prosić te osoby o weryfikację deklaracji. Idzie to w dobrym kierunku, natomiast skala nie jest taka, jaką byśmy oczekiwali. Natomiast prośba o to, żebyśmy też wpłynęli na naszych ustawodawców, naszych posłów, żeby jednak dokonali wpływu albo przynajmniej mieli wpływ na zmianę metod, no bo te metody, które Państwo znacie od wody, od osoby, od metra, czy też od gospodarstwa, no niestety nijak mają się do rzeczywistości. Dziękuję bardzo. Dziękuję pan radny Artur Kijewski, ad vocem. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chciałbym już rzeczywiście, tutaj kolega poruszył, zamknąć tą dyskusję i żeby nie było, że jakieś tam mam dziwne wiadomości skądś wzięte. Podam dwa przykłady. W lewicowej Hiszpanii energia drożeje. To już było sygnalizowane. Nawet mam tutaj artykuł, który to sygnalizował pod koniec wakacji. No i agencja Bloomberg, której trudno zarzucić, że jakaś jest może czarnosiecinna albo nie wiem, jakaś tam Bóg wie, kołtuńska. W Niemczech hurtowe ceny w tym roku wzrosły ponad 60%, chodzi o energię. Jak tak dalej pójdzie, ministrowie w Brukseli będą musieli szukać rozwiązań, by poradzić sobie z coraz bardziej niechętnym nastawieniem Europejczyków do nowego pakietu klimatycznego. Koniec cytatu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Piotr Mroziński. Znaczy, ja nie twierdzę, że nikt nie popełnia błędów i jakieś może są nieprawidłowości, natomiast krótko, kierunek, o którym mówiłem, jest słuszny, jedyny i tak dalej. Natomiast ja chciałem, bo nie dostałem odpowiedzi cały czas na zadane pytanie, czy miasto Kalisz prowadzi jakieś kampanie informacyjne odnośnie tego, aby ograniczyć strumień produkowanych odpadów. Dziękuję bardzo. Pan naczelnik chciał zabrać głos, bardzo proszę. Pan Paweł Bąkowski. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, Szanowni Państwo, oczywiście, że tak, miasto prowadzi kampanię. Odpowiedź jest prosta. W związku z tym, że kampanię prowadzimy w oparciu o wysokość, w oparciu o opłatę wnoszoną za gospodarowanie odpadami, więc te środki są ograniczone. Ale w tym roku pozyskaliśmy między innymi na kwotę powyżej 50 tysięcy dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Prowadzimy teraz kampanię, trwa konkurs między innymi plastyczny.
w szkołach. To jest dla najmłodszych, kampania skierowana dla najmłodszych i nie tylko. Informacje przekazywane są na bieżąco na stronach internetowych Urzędu Miasta. Zrobiliśmy taką kampanię dla mieszkańców MZBM-u, gdzie wydrukowane zostały plakaty informacyjne, jak segregować odpady. W przyszłym roku też przygotowujemy się do nowego roku budżetowego na realizację kolejnych działań edukacyjnych w tym zakresie. To tak pokrótce odpowiedź na pytanie pana Mrozińskiego. Jeżeli chodzi o tą uchwałę, to jest to nowa uchwała, jeżeli mogę dodać tylko, która nie była związana z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wprowadzoną ustawą o zmianie ustawy z 11 sierpnia, zmieniającą ustawę o utrzymaniu czystości, jak również prawo ochrony środowiska i ustawę o odpadach. I ta zmiana daje państwu legitymację do podjęcia stosownej uchwały, która właśnie jest tematem tego posiedzenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan radny Dariusz Grodziński. Wysoka Rado, panie prezydencie, my będziemy przeciwni tej projektowi tej uchwały i to jest też jeden z głównych, ważniejszych powodów, dla którego byliśmy przeciwni głosowaniu zmian w budżecie w głosowaniach wcześniejszych. Znamy teraz konstrukcję prawną i zmiany ustawodawcze, że można w ten sposób te braki uzupełnić, natomiast my, to jest nasze wotum braku zaufania wobec funkcjonowania miasta Kalisza w tym obszarze, w tym obrębie. To jest brak zaufania wobec, może nie chcę każdego referenta krzywić, ale co najmniej kierownictwa Wydziału Środowiska. Uważamy, że funkcjonuje on słabo. Uważamy też, że nadzór tutaj prezydencki jest w tym zakresie nieskuteczny co najmniej. Dla nas na pewno niewystarczający. Ciągle w tym obszarze od początku tej kadencji poruszamy się jak dzieci we mgle. I to jest trochę jak w tym starym polskim przysłowiu, że prowadził ślepy kulawego i tak się w tym wszystkim czujemy. Uważamy, że powinna być siła polityczna, która bardzo mocno pionizuje i dyscyplinuje cały aparat urzędniczy do tego działania. O wyłączeniu Orlego Stawu z użytkowania wiedzieliśmy my wszyscy, co najmniej od pierwszego półrocza tego roku, jak nie jeszcze wcześniej, a w tej chwili jesteśmy taką uchwałą zaskakiwani. I być może jedynym rozwiązaniem na tu i teraz, w sytuacji, w której się znaleźliśmy, jest podjęcie tej uchwały, ale my będziemy przeciwko, to jest nasz wyraz braku zaufania wobec władz miasta, Wydziału Prezydenta w tym zakresie. No i bo tu nie mówimy o kole fortuny, że coś kręcimy, nie wiem, rok czasu po ciężkich bateriach na temat właśnie polityki śmieciowej. Jeżeli słyszę teraz, że tylko 500 uczestników dołączyliśmy do systemu, dla nas to jest wyjątkowo niewystarczająco i naprawdę oczekujemy zintensyfikowanych prac w tym zakresie i konkretnych efektów i niech ta nasza też twarda postawa będzie motywująca nas wszystkich. Dziękuję. Pan naczelnik Bąkowski chciał zabrać głos. Bardzo proszę i dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, uważam, że należy bronić mojego wydziału. Uważam, że funkcjonują bardzo dobrze. Jest w tym wydziale pracuje bardzo dużo młodych ludzi, którzy poświęcają bardzo dużo czasu, również prywatnego, żeby ten wydział w zakresie gospodarki odpadami, ale również całej ochrony środowiska funkcjonował jak najlepiej. Jeżeli chodzi o tą ustawę, która jest tematem aktualnej debaty, pragnę zauważyć, że tak jak wcześniej powiedziałem, propozycja uchwały pojawiła się dopiero do możliwości, kiedy uzyskaliśmy taki mandat w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ustawa była debatowana 11 sierpnia, 20 któregoś września została wprowadzona
w życie, więc trudno mówić, żebyśmy Państwu przekazali wcześniej informacje i nie zaskakiwali Państwa inną uchwałą. Jest to obowiązek prawny wynikający wprost ze zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Takiej możliwości wcześniej nie było, gdyż nie mieliśmy legitymacji do podejmowania takich uchwał. Także bardzo Państwa proszę o podjęcie tej uchwały. Oczywiście ta uchwała jest w mojej ocenie uchwałą taką techniczną, pozwala zapewniającą te zmiany, które Państwo podjęliście w uchwale budżetowej i pozwala na realizację bieżących wydatków w związku z gospodarką odpadami. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu naczelnikowi. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto jest za, proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, proszę nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał, proszę nacisnąć przycisk. Zagłosowało 17 radnych, przeciw było 5. Projekt. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Akt 13. Ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kalisza. Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Rada Gminy ze swojego grona może powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy. Radny Tadeusz Skarżyński zrezygnował z członkostwa w Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kalisza. Zatem podjęcie uchwały jest uzasadnione. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, pan przewodniczący. Szanowny panie przewodniczący, panie prezydencie, państwo radni, ja chciałbym bardzo serdecznie podziękować za możliwość pracy w Komisji Edukacji, Sportu i Kultury. Naprawdę była to praca bardzo, w bardzo merytorycznym gronie i to jest wielki, chciałbym wyrazić wielki szacunek dla członków tej komisji. Zresztą jak zawsze przy wszystkich komisjach rady, zwłaszcza na komisjach, bo nie ukrywajmy, że gro naszej pracy właśnie tam się toczy. Dlatego chciałbym bardzo serdecznie podziękować członkom tej komisji, bardzo serdecznie podziękować panu przewodniczącemu, ale no nie ukrywam, że ze względu na ilość obowiązków też musiałem z jednej z tych komisji zrezygnować. Bardzo serdecznie dziękuję i pomimo wszystko proszę, żebyście jednak państwo przegłosowali tą uchwałę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto jest za, proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę nacisnąć przycisk. 22 głosy za, nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Punkt 6 rzymski. Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały nr 17/302/2019 Rady Miasta Kalisza w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Ustawa z dnia 4 marca 2011 roku o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych wprowadziła z dniem 1 stycznia 2012 roku obowiązek ogłaszania tekstów jednolitych znowelizowanych aktów normatywnych nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy. Organem właściwym do wydania aktu normatywnego jest Rada Miasta Kalisza, a więc tylko ona ma obowiązek ogłoszenia tekstu jednolitego stanowionego przez samorząd aktu prawa miejscowego, jakim jest uchwała nr 17/302/2019 Rady Miasta Kalisza w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz o określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, poproszę o przegłosowanie obwieszczenia. Kto jest za, proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał?22 głosy za, nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie obwieszczenia. Punkt 7 rzymski. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych
radnych za 2020 rok, a także pracowników samorządowych za 2020 rok. W systemie e-sesja przekazano Państwu informacje dotyczące analizy oświadczeń majątkowych radnych oraz pracowników samorządowych za 2020 rok. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Dziękuję. Przechodzimy do punktu 8. Odpowiedzi na interpelacje. Z informacji przekazanych przez Kancelarię Rady Miasta wynika, że radni, którzy złożyli interpelacje i zapytania na piśmie, otrzymują na bieżąco odpowiedzi na piśmie w terminie zgodnym ze statutem Kalisza. Kto z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, to przechodzimy do następnego punktu. Punkt 9. Rzymski. Interpelacje. Kto z Państwa chciałby zabrać głos? Zgłosiła się pani Elżbieta Dębska. Bardzo proszę. Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, Szanowni Radni. Ja mam dwie interpelacje. Jedna z nich już została złożona. Dotyczy ona powstania w Kaliszu branżowego centrum szkoleniowego dla stroicieli i korektorów pianin i fortepianów. Chciałam jednak, by wszyscy radni usłyszeli tę interpelację, bowiem realizacja jakby tego tematu może bardzo podnieść prestiż naszego miasta. Ja szybko ją przeczytam. W związku z inicjatywą tworzenia branżowych centrów szkoleniowych Stowarzyszenie Stroicieli i Korektorów Polskich z siedzibą w Warszawie jest inicjatorem powstania w Polsce branżowego centrum szkoleniowego kształcącego stroicieli i korektorów fortepianów. W planach stowarzyszenia jest utworzenie takiego centrum w Kaliszu, co jest w pełni uzasadnione, biorąc pod uwagę fakt, że w naszym mieście są długie i bogate tradycje związane z produkcją i renowacją pianin i fortepianów. W Kaliszu istnieje również słynne na cały świat technikum budowy fortepianów kształcące w tym zawodzie. Należy również pamiętać, że kończący się 2021 rok to w naszym mieście rok rodziny Fibigerów. Rodziny związanej z produkcją fortepianów. Myślę, że wyrazistym akcentem kończącym ten rok byłaby decyzja stworzenia takiego właśnie centrum w Kaliszu. Do podjęcia takiej decyzji potrzebna jest dobra, zdecydowana i konstruktywna współpraca władz naszego miasta z wyżej wymienionym stowarzyszeniem. Moim zdaniem istotnym jest również fakt, iż wiceprezesem stowarzyszenia jest Kaliszanin, absolwent Technikum Budowy Fortepianów, wielki pasjonat tego tematu fortepian oraz miłośnik naszego miasta. Na pewno wpłynie to pozytywnie na współpracę władz miasta ze stowarzyszeniem. Uważam, że nie powinniśmy zmarnować takiej okazji do podniesienia prestiżu Kalisza, które dzięki temu przedsięwzięciu jeszcze bardziej kojarzyć się będzie z fortepianami, a więc z muzyką. Na zakończenie interpelacji proszę o informację ze strony władz miasta, jakie jest stanowisko władz w tym temacie, czy zostały już podjęte w tym temacie rozmowy i jakiego finału możemy oczekiwać. I druga interpelacja, to interpelacja właściwie stworzona dwa dni temu, ponieważ na przestrzeni tych ostatnich dni otrzymałam kilka zgłoszeń od mieszkańców naszego miasta, głównie seniorów, o nieprzestrzeganiu w autobusach KLA zasad związanych z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym przez wirus SARS-CoV-2. Zgłoszenia dotyczyły przede wszystkim zakrywania przez pasażerów ust i nosa w środkach komunikacji miejskiej. Okazuje się niestety, że sporo osób nie zakrywa ust i nosa, narażając innych pasażerów na ryzyko zarażenia koronawirusem. Bardzo proszę pana prezydenta o przekazanie tej społecznej, tak tu podkreślam, bo to rzeczywiście zgłaszali się do mnie konkretni ludzie, tej społecznej uwagi władzom spółki KLA i wyegzekwowanie, by zgłaszana przez podróżujących autobusami zasada zaczęła być przestrzegana. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pani radna Barbara Oliwiecka, bardzo proszę. Panie prezydencie, szanowni radni, składam 3 interpelacje, które króciutko tylko omówię. Pierwsza dotyczy przedszkola, niepublicznego przedszkola Misiu Szatek przy ulicy Młynarskiej. Tam do tego przedszkola wjazd, czyli furtka i brama, znajduje się od strony uliczki osiedlowej wzdłuż bloku Barbary Bogumiła 11. I jest to w godzinach porannych, kiedy rodzice przywożą dzieci i kiedy mieszkańcy bloków opuszczają osiedle. Robi się tam dość duży zator, tym bardziej, że no niestety jako społeczeństwo mamy złe nawyki. Parkujemy w miejscach niedozwolonych, ale też mamy ten nawyk, że musimy podjechać pod same drzwi. Oczywiście z takimi nawykami trzeba walczyć, natomiast i mieszkańcy bloków, i przedszkole wyszło z taką propozycją, kiedy próbowaliśmy rozmawiać właśnie, żeby rozwiązać tą sytuację, która, zaznaczam, wniosek wyszedł od mieszkańców tych bloków, żeby może przygotować inne wejście do tego przedszkola. I tam od strony Młynarskiej są parkingi, które w zasadzie rano pustoszeją. Tam jest rotacja, mieszkańcy wyjeżdżają, są puste parkingi. I składam taką interpelację, żeby właśnie współfinansować i w jakiś sposób partycypować też, pomóc przygotować projekt, żeby zrobić wejście do tego przedszkola, furtkę od strony ulicy Młynarskiej. Być może to zachęci część rodziców do tego, żeby zostawiali samochody na ulicy Młynarskiej, a nie wjeżdżali w tą wąską ulicę osiedlową. Druga moja interpelacja dotyczy zakupu autobusów elektrycznych. W tej chwili jest realizowany program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Zielony Transport 2. Moje pytanie jest takie, czy miasto, bo to jest program skierowany do samorządów, czy miasto planuje wziąć udział w tym projekcie? Tam jest dofinansowanie 40%. W pierwszej edycji było dużo więcej, ale Kalisz nie wziął w tym udziału. Czy planuje taki zakup i generalnie jakie są plany odnośnie modyfikacji naszego taboru? I trzecia moja interpelacja dotyczy ulicy Łódzkiej. Podczas meczy, które są realizowane w środku tygodnia, mieszkańcy, szczególnie mieszkańcy okolicznych małych ulic typu Żwirkiewi Góry, ulica Miła, Braci Niemojowskich, skarżą się, że ze względów bezpieczeństwa policja zamyka ten odcinek drogi i w zasadzie cały ruch samochodowy jest skierowany tymi małymi uliczkami, łącznie, proszę Państwa, z tirami. Zaraz dojdziemy do sytuacji takiej, że będziemy musieli remontować te ulice, bo one są po prostu niszczone, bo nie są przygotowane do takiego intensywnego ruchu. I składam tu interpelację, żeby jak najszybciej podjąć jakieś kroki, oczywiście przy współpracy z policją, żeby jeżeli jest taka konieczność, to wystosować inne objazdy, ale wydaje mi się, żeby też w jakiś inny sposób zagwarantować bezpieczeństwo, niekoniecznie zamykając w środku tygodnia tą ulicę Łódzką. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo. Pan radny Dariusz Grodziński. Dziękuję serdecznie. 4 interpelacje, ale przedtem powiem, że z dużą uwagą wysłuchałem wystąpienia pani radnej Elżbiety Dębskiej i też państwu powiem, że drżę o to, jako przedstawiciel też instytucji publicznej kultury, czy będzie nam dane w najbliższym czasie w miarę normalnie też funkcjonować, a oczkiem w głowie jest koniec listopada i festiwal jazzowy. Więc z dużą atencją wysłuchałem tej interpelacji, ale chciałem też powiedzieć, żebyśmy spojrzeli po sobie, bo 4 radnych i 1 prezydent w trakcie obrad przestrzega zasad epidemiologicznych tutaj. Dziękuję. Interpelacje. Kaliszanie mają... Mogę? Kaliszanie mają swoje wyrobione zdanie na temat
otwieranych i niekończonych remontów dróg, co nie przeszkadza otwierać kolejne remonty, które też blokują ten ruch komunikacyjny i właściwie teraz cały czas funkcjonujemy w godzinach szczytu. Natomiast ja złożyłem interpelację w sprawie tego, w jaki sposób ten ruch ma być zorganizowany na 1 listopada, dzień po, dzień zaduszny i dzień przed, kiedy ten wzmożony ruch komunikacyjny w Kaliszu następuje. Dzisiaj czytałem o przygotowaniu miejsc parkingowych z ulicy Poznańskiej. Zastanawiam się tylko, jak do tych miejsc dojechać. I pytam się tak bardzo poważnie, co jest możliwe, a co fizycznie nie jest możliwe. Czy można na ten czas, nawet niezbyt komfortowo, nawet awaryjnie bardzo, ale czy można udrożnić ruch na ulicy Dobrzeckiej, tam z Owsianą jest zamknięta droga, na ulicy Częstochowskiej, Łódzkiej, Wojska Polskiego, żeby w tych trzech dniach, nawet jeżeli byłaby to jazda wolna i po, nie wiem, po ubitej ziemi czy po piasku, ale żeby awaryjnie ten ruch udrożnić. Czy jest taka możliwość? I o to się pytam i o to zabiegam. W imieniu tu mieszkańców, aktywistów miejskich Kalisza w drugiej interpelacji pragnę się zwrócić o przywrócenie transmisji obrad sesji Rady Miasta Kalisza na portalu YouTube. To zapewnia większą dostępność mieszkańców do śledzenia naszych obrad i w ich imieniu to o to składam. Pytam się też o w trzeciej interpelacji o sytuację w przedsiębiorstwie wodociągów i kanalizacji spółka Azo w Kaliszu. Na wrześniowych komisjach, kiedy omawialiśmy wykonanie budżetu za pierwsze półrocze tego roku, powziąłem informację, że narastająco na koniec sierpnia strata spółki wynosi prawie 1 000 000 zł, bo 900 000, 0,9 miliona. I pytam się, z czego ta strata wynika, jaki jest przewidywany wynik na koniec roku, jakie działania naprawcze, korygujące są wdrażane i czy ta strata już może nam zwiastować kolejną miejską podwyżkę, tym razem dostarczenia wody i odbioru ścieków z miasta. I ostatnia interpelacja dotyczy funkcjonowania Stowarzyszenia Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. Ja miałem ten zaszczyt uczestniczyć w procesach, kiedy tworzyła się aglomeracja Kalisko-Ostrowska oraz miałem też bardzo bezpośrednio przyjemność i zaszczyt konstruować mechanizm finansowy dla tej aglomeracji, z którego teraz Państwo jako prezydenci i koalicja korzystacie. Gdzieś zawsze bolała mnie kulejąca dyplomacja i trudna więź porozumienia, kiedy te rzeczy do mnie docierały oraz docierają także teraz. To zawsze sprawiała przykrość, ale też myślę, że powinniśmy po latach porozmawiać, czy ten mechanizm biurokratyczny to stowarzyszenie dobrze obsługuje aglomerację. Dlatego chciałem się zapytać, ile wynoszą obecnie składki członkowskie poszczególnych samorządów i na jaki budżet się składają? Na co te składki są wydawane? Jakie są po prostu wydatki rodzajowe stowarzyszenia? Ile wynosi utrzymanie biura? Ponieważ zastanawiam się, dlaczego ono jest wynajmowane na rynku komercyjnym, a na przykład nie służy tej działalności któryś z lokali komunalnych, którejkolwiek z jednostek samorządu terytorialnego, które wchodzi w skład stowarzyszenia. Ile SAKO zatrudnia pracowników i jakie mają średnie wynagrodzenie oraz na poszczególnych stanowiskach? Oraz jakie jest przeliczenia metra kwadratowego wynajmowanej komercyjnej powierzchni na jednego pracownika? I czy AKO może prowadzić, Stowarzyszenie AKO może prowadzić publiczny rejestr umów, tak wzorem innych samorządów, żeby umowy były transparentne i do wglądu przez każdego zainteresowanego mieszkańca? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zanim jeszcze udzielę głosu panu radnemu Małeckiemu, chciałem tylko słowo powiedzieć dotyczące transmisji na YouTube. Zgodnie z informacją, którą otrzymałem, transmisja taka jest niemożliwa, dlatego że YouTube przerywa swoje transmisje reklamami i wyłączyłoby to jawność obrad Rady Miasta Kalisza. Natomiast jeśli chodzi o maseczki, to zakładam, że pozostali radni, którzy obradują tutaj bez maseczek, mają odpowiednie zwolnienie lekarskie i to jest spowodowane stanem zdrowia lub zachowują odpowiedni dystans. Dziękuję bardzo. Proszę pana radnego Małeckiego.
Ja mam. Wysoka Rado, panowie prezydenci, szanowni goście. Moja interpelacja jest w tle dzisiejszych dyskusji i głosowań dotyczących podwyżek za śmieci, ale dotyczy tematu, który akurat tutaj łączy niedzieli, bo również z tym tematem wiem, że występował pan radny Kijewski i ja tutaj chciałem ponowić ten temat jako, nie wiem, zielony lewak, ale żartuję oczywiście. Temat jest mocno aktualny i z dzisiaj, bo dzisiejsze zdjęcia dołączę do tej interpelacji. Dotyczy to istniejących i ciągle się powtarzających miejsc, w których kaliszanie lub przyjezdni robią sobie nielegalne wysypiska śmieci i tematu ewentualnych fotopułapek w tych miejscach, bo niestety bez tego nie ruszymy. Myślę, że to niezależnie od podwyżek, myślę, że nawet gdybyśmy co roku głosowali obniżki cen śmieci, to te nielegalne wysypiska i tacy ludzie by funkcjonowali, bo takie rzeczy się po prostu wynosi z domu i nie jest to zupełnie związane z poglądami politycznymi. Chciałem tutaj zwrócić uwagę na miejsce, o którym rozmawiałem, tu też podziękować naczelnikowi Bąkowskiemu, bo jest taki ustawiczny problem Ruksuli Sławickiej i Słowiańskiej. Ja podaję to jako przykład, bo tych miejsc jest oczywiście więcej. Tam miesiąc temu też apelowałem, bo zniknął kosz na te odpady. On się pojawił. Tutaj pan naczelnik, bardzo sprawnie ten temat załatwiliśmy. Ktoś ukradł kosz, ale mamy nowy. Niestety od weekendu pojawiły się tam wielkogabaretowe odpady w postaci jakichś takich pobudowlanych, stare łóżka. Dzisiaj dojechały jeszcze opony. Dysponuję zdjęciami, więc je też dołączę. No, możemy, myślę, że akurat częstsze patrole Straży Miejskiej. Ja również wieczorami tam często przejeżdżam, więc też udało mi się parę razy zainterweniować, ale no nie możemy ani ja, ani Straż Miejska cały czas w tym miejscu siedzieć, więc myślę, że temat fotopułapek lub jakiś kamer w tym miejscu rozwiąże ten problem. Jeżeli tego nie zrobimy, myślę, że na wiosnę po prostu nawet wielka ciężarówka, bo to są odpady przywożone wyraźnie, przynajmniej busami. Naprawdę jest to spora ilość. Także apeluję w takich miejscach właśnie jak Ruksuli Sławickiej, Słowiańskiej o fotopułapkę, jakieś kamery i kary, bo inaczej nie damy rady. Także bardzo proszę o uwzględnienie tego tematu i oczywiście dołączę zdjęcia z dzisiaj ze świeżymi oponami. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze w tym punkcie chce zabrać głos? Jeśli nie, przechodzimy do następnego punktu. Punkt 10 rzymski, zapytania radnych. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Pani Barbara Oliwiecka, bardzo proszę. Prezydencie, Szanowna Rado, ostatnio w mediach pojawiła się informacja, że Wojciech Olszański, pseudonim Aleksander Jabłonowski, planuje marsz na Kalisz na 11 listopada. To jest osoba, która reprezentuje bardzo skrajne poglądy prawicowe, nacjonalistyczne, choć zaznaczam, że środowiska prawicowe i nacjonalistyczne, wiele organizacji odcięło się od jego działań. Generalnie docierają takie informacje, gdy tylko wystarczy zajrzeć na kanał, że jest to osoba, która nakłania do nienawiści. Sama szczyci się tym, że zaatakowała gazem studenta z Białorusi podczas legalnej manifestacji. I takie mam tylko pytanie, czy to są pogłoski, czy faktycznie wpłynął wniosek do Urzędu Miasta o zezwolenie na przemarsz, bo to ma być chyba przemarsz czy manifestacja. Czy taka zgoda została ewentualnie udzielona? No i oczywiście apeluję o to, żeby takiej zgody na tak radykalne wystąpienia nie udzielać. A drugie moje zapytanie to jest bardziej wniosek, ponieważ tutaj dzisiaj dyskusja o odpadach przerodziła się troszkę w dyskusję o klimacie i polityce klimatycznej już nie Polski, nie miasta, ale całej Europy. Mamy taki program
dostosowania miasta Kalisza do zmian klimatycznych. My ten program przyjęliśmy chyba w pierwszym roku urzędowania naszej rady, ale już wtedy mocno zaznaczałam, że ten program wymaga zmiany. I chyba jest on wpisany, nawet dyskusja nad tym programem jest wpisana w program pracy Komisji Środowiska. Zresztą ówczesny naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, pan Kłysz, obiecał, że przyjmujemy program, ale dyskusję otworzymy. Może warto ten program po prostu poruszyć, żeby pan Artur Kijewski miał możliwość zaprezentowania swoich linków i faktycznie zastanowić się, jak powinna wyglądać ta polityka, nie tylko na papierze, bo wiemy, że te programy czasami są tworzone bardzo teoretycznie, bardzo podobnie dla wielu miast. Natomiast chciałabym otworzyć tę dyskusję ze wszystkimi radnymi, nie tylko na Komisji Ochrony Środowiska, właśnie o dostosowaniu miasta Kalisza do zmian klimatycznych. Może to nam ukierunkuje całą politykę długoterminowo, a nie ad hoc, od uchwały do uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej zgłoszeń. Przechodzimy do następnego punktu. 11 rzymski, wolne wnioski, oświadczenia i informacje. Proszę bardzo, pan Artur Kijewski. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Taki pierwszy wniosek to taka prośba, jednocześnie chciałbym, w związku z tym, że to jest świeży temat, chciałbym prosić odpowiednie tutaj wydział, pewnie i Straż Miejską, o informacje na najbliższe komisje, bo właśnie jak rozmawiamy o środowisku, to skupiajmy się na tym, co jest tu i teraz się konkretnie, a sprawa chodzi o te beczki, które znaleziono na Majkowie, znowu jakieś tam ukryte na ulicy Tuwima. I tutaj się kłania to, co powiedział mój kolega, jakby nawiązując do tego, kamery, które były fotopułapki, no niestety nie przeszły w budżecie obywatelskim, ale cóż poradzić, Vox Populi, więc dalej nie będę dyskutował i obrażał się na rzeczywistość. Natomiast tutaj Marcin, jest racja i to właśnie chodzi o to, że sprawy są problemów praktycznych, gdzie nie mamy nic przeciwko. Ja tam, co do tego, jak się tam nazwałeś, to już twój wybór, ja tam tak nie uważam, ale skoro tak chcesz, no to okej. Natomiast trzeba się skupiać na tych problemach, które są i dotyczą naszego miasta. W związku z tym, no, uważam, że tutaj to jest taki temat, którym się trzeba zająć. O. I też pokazuje to, że potrzebne są pewne działania, bo tam jest rzeczywiście problem. Natomiast drugie, tak jakby co do tutaj tego punktu, ponieważ no, w innym punkcie nie mogłem tego powiedzieć, to też taki mój wniosek, że rzeczywiście, jak widzę tu kolegę Mariana, na przykład bardzo taki patrzy, nie chodzi o to, żeby robić politykę, tylko skupiajmy się rzeczywiście na Kaliszu. Ja obiecuję, że jeżeli nikt nie będzie poruszał dziwnych spraw i jakichś tam używał górnolotnych tematów, to oczywiście nie będę poruszał tematu polityki tej, nazwijmy, krajowej czy ogólnoświatowej, no ale błagam z kolei, jeżeli widzę, też mówię do Marcina tutaj, Małeckiego. My potrafimy się dogadać odnośnie fotopułapek, no ale sorry Marcin, twój kolega, już nie będę podawał nazwiska, w swoim wpisie pisze, że on teraz będzie działał, czy będziemy działać, żeby PiSu nie było w Kaliszu. Rozumiem, że jest bardzo tolerancyjny. Ja tam nie mam nic przeciwko wam, działajcie, niech decydują wybory. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Poproszę pana radnego Grzegorza Chwiałkowskiego. Panie przewodniczący, panowie prezydenci, Wysoka Rado, mili dziennikarze. Więc chciałem poruszyć sprawę Boburów. Pan przewodniczący, kiedy tylko jest na przystani, to zawsze tego starego Chwiałkowskiego widzi. I widzę to wszystko, co tam się dzieje. Ale żeby tutaj państwu naświetlić sprawę, najpierw przytoczę sprawę, kiedy bobry są bardzo pożyteczne. No więc przed I wojną światową jeden młodzieniec z Anglii przy pomocy funduszy taty przeniósł się do Kanady. Tam kupił małą działkę i zainteresował się bobrami. No więc po 2 czy 3 latach Departament Ochrony Przyrody przekazał mu 2 samice i samca z tych bobrów. No więc pierwsza rzecz, bobry jak się zadomowiły, zrobiły tamę.
I w tej chwili o tych tanach też tu będę mówił w Polsce, tak żeby się nikt nie przejmował, bo w Kanadzie to nie jest tak jak teraz troszkę śniegu, tylko jak woda, to jest wielka woda i te tamy w całości wytrzymywały sprawę. No więc teraz te pożyteczne sprawy z bobrami. No więc jak ten pan tam do tej Kanady dotarł, więc Indianie wszystkie bobry wybili. Ani jednego bobra nie było, bo w tym czasie jeden skórka bobra kosztowała $20. Ale w przeliczeniu na dzisiejsze czasy to około $100 by taka skórka kosztowała. No więc ten pan, teraz pożyteczne rzeczy, jak została zrobiona tama. No więc automatycznie te bagna, które były, ta woda, która tam płynęła, robiło się zalewisko wody. Zwierzęta mogły spokojnie dochodzić do napoju, nie topiły się w błocie. Również infrastruktura się poprawiła, więc tak, oprócz bobrów zaległy się też piżmaki, kaczki, ryby. I to wszystko było dobrze. No ale teraz w tej chwili, tak jak tutaj u nas w Polsce jest, w tej chwili tych bobrów tam było za dużo. No więc pierwsza rzecz, która była możliwość, bobry można było przeprowadzać do innych strumieni. I teraz mam również zapytanie do pana Bąkowskiego, bo teraz kilka dni w gazecie przeczytałem również piękny artykuł o bobrach i w tej chwili, jak się orientujemy, bobry są pod całkowitą ochroną, ale tam była taka notatka, że w wrześniu i w październiku bobry już są odchowane i można te bobry przeprowadzać do innych stron. I chciałem się teraz pana spytać, czy ochrona środowiska otrzymała taką informację, że bobry można w tej chwili przeprowadzać do innych akwenów. Jest taka informacja, no więc na pewno tą informację w dalszym ciągu wykorzystamy. No więc jeszcze taką historię powiem, no więc tam w Kanadzie, no więc wilki były i one te bobry temu panu wyjadały. No więc w ten sposób z tym wilkiem to kilka lat nie mógł go złapać, no więc miał pięknego konia i na tego konia wsiadał i tego wilka przekaniał na głęboki śnieg. A na głębokim śniegu, no to w porównaniu z koniem, to wilk zapadał się i zabijał go. Teraz dalsza historia. Było do tego momentu, jeszcze taką jedną historię państwu wspomnę. Przepraszam, że tak dużo gadam, no ale no chciałbym państwa poinformować. No więc w tym momencie, jak ten pan zaczął, te bobry coraz więcej się rodziły, Indianie tam się do niego wkradły. I tam takie prawo było, że jak się złapało złodzieja, to te sidła przechodziły na własność właściciela terenu. No ale ze względu na to, że ten pan się ożenił z pół Indianką, więc postąpił całkiem inaczej. Tym Indianom te sidła zwrócił i żeby im wytłumaczyć, jak to będzie, no więc rzucił kamień do tej wody i się rozeszła ta fala. I oni zrozumieli, że te bobry, jeśli mu nie będą je niszczyć, to te bobry do nich również dotrą. No i teraz już przepraszam, że tak dużo wiem. I teraz dojdźmy do setna. Aha, jeszcze druga sprawa. Więc te wilki, jak bobry już w odległości około 50 metrów od brzegu wody wyglądziły, no to wilk był w stanie je złapać. No więc on w pewnym sensie z dalszego terenu lasu potrafił drzewo ściąć i do tych bobrów dostarczyć. I w tej chwili już o tym skończymy. A jeszcze taką jedną śmieszną sprawę powiem. No więc w tej chwili ja 80 lat jestem nad rzeką Prosną. A wspomnę czasy okupacji, kiedy miałem 5-6 lat i przy Bankowej, przy moście kąpałem się. No ale na niecałe szczęście na ulicy Kwiatowej była farbiarnia i jeśli w zależności jaką farbę spuścili, to takie kolory człowiek odbywał i mama miała dużo roboty, żeby mnie doprowadzić do czystości. Ale teraz już przejdźmy, proszę państwa, do naszej rzeczywistości w Kaliszu. No tak jak już wspomniałem, w tej chwili pierwsza rzecz jaka jest, w tej chwili bardzo się cieszę, że ta wiadomość, że można bobry przeprowadzać doszło, ale w tej chwili
na dzień dzisiejszy, co możemy zrobić, żeby te szkody, które bobry wykonują w okolicy parku i w parku zlikwidować. Więc pierwsza rzecz, proszę Państwa, naprzeciwko mojej przystani w ciągu chyba 3 tygodni zostały powalone 3 drzewa. I tu był największy błąd, że te drzewa zostają na drugi dzień czy trzeci dzień usuwane. A ja uważam, że te drzewa powinny zostać do wiosny, bo w tej chwili jest okres przed zimą i bobry mają gniazda tego i mają swoje magazyny żywności, tak jak wiewiórki chowają orzechy. Oni te gałązki z drzewa obrywają i do nory sobie na zimę chowają. Więc teraz bym prosił, że ewentualnie jak jakieś drzewo padnie, ewentualnie w tej chwili nie przeszkadza w pływaniu łodziami, a w tej chwili już tam łodzie nie będą pływać, to drzewo zostawić. I te bobry sobie będą żerowały, a nie następne drzewo musiały obalać. No i teraz dalsza historia, co my jeszcze tutaj możemy zrobić. O, przepraszam, się troszkę zapowietrzyłem. Ale co tu jeszcze by można zrobić, panie prezydencie? No więc tak, musimy zacząć te bobry przeprowadzać, proszę państwa, do rzek Pokrzywnica, Trojanówka, Swędrnia i tutaj na Poznańskiej, zapomniałem jak ta rzeka się nazywa, ta rzeczka taka, no też jest. Więc jeśli by, bo tam też była mowa o tworzeniu na tym osiedlu Korczak polderów na tej rzeczce. No więc jeśli tam by się przeprowadziła rodzina bobrów, nie ma problemu, w odpowiednim miejscu zrobią tamę i będzie piękny zalew i będą i ryby, i kaczki, będzie to wszystko. Teraz co jeszcze, proszę Państwa, jeszcze byśmy mogli tutaj zrobić? No więc tak, te bobry byśmy musieli poprzenosić do tych większych rzek. No i teraz w tej chwili, jak już te bobry możemy przenosić, ale przyjdzie już nie za moich czasów, przyjdzie taki moment, że tych bobrów będzie za dużo i trzeba je będzie ewentualnie no, wybijać, żeby nie zniszczyły środowiska. No Chwiałkowski, już się tyle nagadałeś. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Nie widzę więcej zgłoszeń w tym punkcie. Przechodzimy do następnego punktu, 12. Punkt obywatelski. Żadna organizacja nie poprosiła o zabranie głosu w dniu dzisiejszym. Punkt 13. Zamknięcie obrad. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam posiedzenie 45. sesji. Następna 46. sesja odbędzie się 25 listopada 2021 roku o godzinie 9. Dziękuję bardzo.